Witamy w 55. odcinku Tomografu. Świat się skończył, ale Tomograf nagrywa dalej. Przy mikrofonie Michał, dalej bez ksywki Sobieszek, a razem ze mną są doktor Consolaite. Hej, hej. Przywitaj się hej. Ładnie. Doktor Masakra, czyli Karnaś. Rzeźnik, tak, to ja. Oraz doktor... Oraz doktor Randall. Dobry wieczór wszystkim. Randall. Tak. Skrajny Brexitu. Randall dzisiaj będzie najkrócej, więc specjalnie dla niego zmieniłem trochę porządek obrad i zaczniemy od podsumowania roku. Zrobimy takie krótkie podsumowanie roku pod względem growym. Jak nam się grało? W co nam się grało na najlepiej? I na czym się grało? I na czym się grało, tak. Na nerwach. Będzie nawet krótki taki przerywnik z dwoma nowymi sprzętami sobie, które kupiłem do grania. Ja też a potem porozmawiamy... O sprzęcie, które kupiłem do grania, ale jeszcze nie odpaliłem. To też możesz opowiedzieć. A potem na końcu omówimy gry, w które graliśmy ostatnio. Czyli zaczniemy od tego, jak nasze granie w 2018 roku. Czy dużo graliśmy, czy mniej graliśmy niż w poprzednich latach, czy coś się pozmieniło, czy w inne gry graliśmy niż normalnie. Tak miały czy... inne cyferki. No, chodzi mi najbardziej chyba o gatunki, czy coś, nas gust się zmienił, jeśli chodzi o gry i tak dalej. Gusta się nie zmieniają. Może zaczniemy od Randala, który ma najmniej czasu i sił. Znaczy u mnie wyglądało to tak, że przez większość czasu w miniony rok nie grałem nic, natomiast kiedy zagrałem, to wyszedł Red Dead Redemption, kiedy miałem już czas, żeby zagrać i w zasadzie to wszystko, co grałem w tym roku, także skracając moją listę do tego, w co grałem naprawdę, no to muszę skrócić ją do jednej pozycji, czyli do Red Dead Redemption, gra roku. Myślę, że na tym możemy skończyć dzisiaj nagrywanie. Wydaje mi się, że... Randall, dziękujemy. Tomograf, odcinek 55. Dalsza dyskusja tutaj nie ma sensu tak naprawdę, no bo po co? No, jak tu... Nawet gdybym chciał wybrać inne gry, to nie mam za bardzo wyboru, nie mam z czego wybierać, więc no, pierwsze miejsce... Bo grałeś tylko w jedną grę. Tak, grałem no i jest grą roku, no i gra bardzo roku słusznie. Zostaje jednocześnie grą roku. Nawet gdybym miał wybór, to i tak bym wybrał ją jako grę roku, więc tak, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za usłyszenia. A powiedz mi jeszcze, jak twoje granie w ogóle w 2018? To znaczy, grałeś jakoś więcej niż w poprzednich latach? Mniej? Jak wskazuje tej ilość tytułów ogranych przeze mnie, no grałem raczej mniej, chociaż Red Dead Redemption jest taką dla mnie bezpieczną przystanią, do której wracam sobie, nieśpiesznie sobie pogrywam. To nie znaczy, że wcale nie gram, no ale gram tylko w jedynkę. W jedynkę grałeś przecież, tak? Grałem też w jedynkę. Słusznie tutaj Karnaś zauważył, że grałeś sobie... też w Guacamelee dwójkę, grałeś w Messengera. Nadawałeś, nawet nadawał na tak, żywo. Zrobiłem sobie taki mały aperatif przed drugą częścią, odświeżenie dzięki właśnie remake'owi, który dostarczył, no to nie remake, prawda, nie, pod względem technicznym troszeczkę ulepszona wersja, której dostarczył właśnie Rockstar krótko przed premierą drugiej części, więc w zasadzie tak, na Dzikim Zachodzie mi upłynął ten rok, nie żałuję. Iha! Tak, ale grałeś tam jeszcze jakieś inne gry, z tego co ja pamiętam, bo mi polecałeś. Bardzo trudno jest... Na przykład bardzo zachwycałeś się tym Timberwood Park, pamiętasz? Tak. Tam jeszcze ileś było takich gier, w które grałeś. No właśnie trudno mi jest... Już tak nie przesadzaj, że grałeś tylko w tego... Tak, pół żartem oczywiście. Grałem tam w jakieś pomniejsze gierki, natomiast no teraz chcąc sobie przywołać coś z pamięci, by tak szczególnie tej móc wskazać, prawda... No wiadomo, starość, skleroza. Starość. Ale też nie było żadnej takiej gry, która by tak naprawdę na dłużej mi się zapisała w głowie, więc tutaj jest... No to powiedz mi, uważasz, że nie wiem, gry są gorsze, nudniejsze niż w poprzednich latach? Nie, absolutnie. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Uważam, że obserwując w ogóle to, co wychodzi, ja naprawdę miałem ochotę zagrać w dużo, dużo więcej. Zdecydowałem większość tych gier po prostu pominąłem z tego powodu, że nie mam na to czasu. Natomiast naprawdę widziałem dużo fajnych tytułów, które wyszły. Chociażby, nie wiem, Far Cry 5 też w tym roku, tak? Też miałem tak. Ochotę zagrać. Assassin's Creed Origins to jest zeszły rok, tak? To jest nasz rok 2017, tak? Dobrze mówię? Tak, Odyseja w tym roku, w poprzednim. Właśnie, Odyseję też mam wielką chrapkę i na pewno kiedyś zagram. Origins było w zeszłym roku, a Odyseja była w tym roku. Znaczy, no, nie, już mamy... W zeszłym roku było Odyseja, poprzednim roku. Się... Na początku roku jest trudno trochę przestawić. W każdym razie na pewno miałem chrapkę na Odyseję. Szczególnie starym ludziom. Tak, szczególnie...
Tak, to nie jest to nie jest granie dla starych ludzi. Taki stary nie jesteś. Ryczały, są, są starsi, tak, wśród nas. Spidermana bym sobie chętnie też pograł, oczywiście. Nie warto. Na pewno było dużo, dużo było takich gier, które bym chciał zagrać. Było też dużo małych, takich pomniejszych gier, które grałem i z różnych przyczyn ich nie skończyłem. To o niektórych mówiliśmy w diagnozach przecież też, prawda, Guacamelee 2. Mhm. Słusznym się stało to, co wtedy mówił Consolite, że to jest taka gra, którą trzeba przejść na jednym posiedzeniu, ponieważ tą rutynę, te ruchy się gdzieś tam zapamiętuje i kiedy po jakimś czasie się wraca do niej, no to trudno się ponownie do niej wbić i to jest taki tego typu przypadek. Guacamelee 2. Trzeba się od zera po prostu, jest tak. Prościej. Tylko, że już nie masz tutoriala, nie? Więc Guacamelee to jest na pewno gra, którą też bym gdzieś tam, gdybym taką listę mógł sobie sporządzić, pewnie bym tam gdzieś umieścił. Były też jakieś takie indyki mniejsze, o Messenger, o którym nagraliśmy diagnozę i która się do tej pory nie ukazała. Może się szuka, że nie wiemy. Nie została dostarczona, no kurier dał ciała. No, ale też jeżeli z takich indyków takich będących hołdem w stosunku do jakichś tam powiedzmy epoki gier 16 czy 8-bitowych, no to chętnie bym to wskazał, bo to jest jeden z takich tytułów lepszych i to chyba Consolite się ze mną zgodzi co do tego. Na pewno, 7 na 10. Na pewno spośród tych wszystkich udających gry z tamtej epoki, to na pewno jest jeden z tytułów, który jest lepszy. Pograłem trochę w Dead Cells też, pograłem troszeczkę w Two Pines Hospital, to ten remake taki, który wyszedł, Team Hospital, też gra mojej młodości, którą bardzo dużo kiedyś grałem. A teraz się okazuje, że tak, no fajnie, wszystko pięknie, niby jest ten klimat tej gry, niby to wszystko zostało przeniesione jeden do jednego, ulepszone i ładniej wygląda. Ale jakoś tak znowu zabrakło tego czasu, żeby w tym dłużej posiedzieć. Jakaś taka rutyna się w to granie później wkradła, powtarzalność czynności. Kiedyś to nie przeszkadzało, tak? Można było sobie tam budować. Kiedyś miałeś więcej tak, czasu. Stawiać te roślinki, o każdy ten pokoik dbać, jakoś tam go unowocześniać i tak dalej. A teraz to tak, no nie wciągasz tak bardzo jak kiedyś. W każdym razie to wyszło i to też ogrywałem. Staram się teraz moją listę na Steamie zobaczyć, czy też tam jeszcze tak ciekawego. Co ja, grałeś w Return to Obra Dinn? Bo to na wielu listach to... na wielu podcastach. Ja w to nie grałem osobiście, ale słyszałem, że w to nie grałem. Na pewno w to nie grałem. Troszeczkę pograłem w Dead Cells, ale to też zabrakło czasu, żeby się to wciągnąć. Na pewno gra dobra i wierzę w to, co czytam, wierzę w to, co ty mówiliście, wierzę, zwłaszcza Michał tutaj bardzo mocno tę grę promował, wskazywał. No ja w to chwalił. Grałem od tego, od wczesnego dostępu. W zasadzie aż do po premierze też jeszcze grałem. Ze Steamem jest ten problem, że nie mogę sobie posegregować według daty grania. To trochę słabe jest. W każdym razie... No ale ze Steamem to jest masa problemów w ogóle, ale może coś się ruszy, jeśli chodzi o Steama. Thimbleweed Park też wyszedł, tak? No nie wiem, czy to jest Thimbleweed Park, czy to nie był też rok 2017. Musiałbym sprawdzić też. Zaraz się dowiemy. W każdym razie też... Czyli ogólnie rzecz biorąc, gry są dalej fajne, dalej wychodzą dobre, tylko ty co, masz mniej czasu. Mniej czasu, wiesz co, nawet bym powiedział tak z perspektywy trochę nawet stojąc z boku, ale jednak śledząc to wszystko, to bym powiedział, że to był chyba dobry rok dla gier, bo naprawdę dużo takich tytułów wyszło. Kilka wydawnictw czy tam studiów się nie popisało, tej Bethesdy bym wskazał, taki chyba największy flop, bo pamiętam jeszcze rok temu Bethesda była strasznie chwalona, tak? Przecież tam Doom wychodził i te wszystkie remake'i Wolfensteina, tak? Kontynuacje, przecież to oni byli chwaleni za to mocno, Doom to w 2016, tak? Spokojnie. Ogólnie mówię, mieli dobrą passę strasznie spieprzyli w tym roku. Coś wręcz nieprawdopodobieństwem, przecież tego nawet ci, którzy robią te asset flipy na Steamie, takich nie dostarczają takich krapów, jak to się okazało. Nie grałem, ale widziałem recenzji masę i gameplay. I to wystarczy. Nie nazwę siebie hardkorowym fanem Fallouta. Grałem w pierwsze części, kiedy wyszły, dawno, dawno temu. Natomiast czwórkę bardzo lubiłem. Nawet się wkręciłem w ten świat. No właśnie to jest ten problem, że zrobili tego Fallouta jakąś tam 76. Wszystko jest w nim to, co ja nie lubię w Falloutie, czyli... I z ludźmi zabawa, nie, to nie jest to. Gdyby była możliwa w ogóle, nie, ta zabawa z ludźmi. NPC-ów nie ma, grafika jest znowu stary. Jest jeden w Roomie. O, no właśnie. W ogóle tam nie ma nic, co definiowałoby dla mnie serię Fallout i dlatego by było dla mnie straszny zawód. Trójki tego nie ma. Ale wiesz, ja czwórkę zaakceptowałem mimo tych takich niewspółczesnych rozwiązań, tej grafiki. Nagraliśmy przecież tak. Nawet ten. Mi się bardzo podobała, się bardzo wkręciłem w ten klimat, przyznam szczerze i w ogóle, no, byłem w stanie zaakceptować wiele rzeczy, które tam były kiepskie, natomiast no, to już przeszli samych siebie. Naprawdę nie wiem, co oni sobie myśleli.
Ja ci powiem tak, jak wyszła czwórka, to nawet nagraliśmy diagnozę, to ja już w tym momencie myślałem sobie, Boże, może już w końcu dadzą sobie spokój z tym starym silnikiem i następnym razem zobaczę piątkę na czymś nowym. No i zamiast tego dostaliśmy Fallouta 76, niestety. Naprawdę, ja z perspektywy... Nic nie zostało utracone. Z perspektywy gracza, który nie zagrał, no to chętnie nic poza Red Dead Redemption i parę mniejszych gierek, no to ja z takim trochę zazdrosnym okiem patrzę na ten rok tych, którzy mieli czas, no bo naprawdę wielkie, fajne gry, dobrze oceniane, prawda? No Odyssey to jest takim moim... Gdyby nie wyszedł Red Dead Redemption, to pewnie teraz siedziałbym i to samo robił właśnie w Odyssey, sobie spokojnie przechodząc tę grę i nie śpiesząc się tam z fabułą główną, po prostu podziwiając świat, się ciesząc, delektując tym, no bo tak jak kiedyś właśnie z Karnasiem nagrywaliśmy te nasze zakurzone biblioteki, gdzie rozmawialiśmy o tych książkach z naszej młodości, Meliklesa Greka, no oboje doszliśmy do wniosku, że to jest właśnie epoka, która nam bardzo leży, tak? Tak. Czyli i mitologia grecka, i właśnie epoka Rzym starożytny, starożytna Grecja, i mając do dyspozycji całą ją przed sobą w takiej grze, to pewnie tak bym oszalał jak w przypadku Red Dead Redemption, no ale tak się złożyło, że westerny jednak cenię sobie bardziej i musząc wybrać zawsze po prostu... Zawsze chciałeś być kołbojem. Musząc wybrać jakąś jedną grę, którą bym zaraz odrobinę czasu... No dobra, jakbyś był greckim kołbojem, to dopiero. No czekam na taką grę, może coś takiego kiedyś wyjdzie. Zakładam, że w Odyssey także można paść krowy i doić. Ciekawe, że nigdy jeszcze Assassin's Creed jeszcze nie wyszedł na Dzikim Zachodzie, nie? W tej epoce było Już widzę to skradanie się po pustyni. Po tych niskich dachach, nie? Tam skacząc. Cowboy Assassin. Się śmiejesz, ale nie było skradania na pustyni w tym, w Egipcie? Ja w Origins nie grałem, co prawda. Ja, ale tam nie też wiem, masz pustynię. Ale tam coś tam było. Skresne płaszczyzny na pustyni, tak skradanie się na tej samej zasadzie jak Black Flagu, skradanie się statkiem za innym statkiem tak, za tak, noc. Tak. To pamiętam. To były najlepsze misje po prostu. Red Dead Redemption, też masz misje skradankowe, nie? Na koniu. No, tak. Wszystko przed nami. Jestem koniem. Ale przecież w tym, w Metal Gear, Phantom Pain też przecież mogłeś się skradać na tym mechu siedząc, nie? Był taki mech podręczny. A i może o metalu to sobie już nic nie mówmy, bo zaraz się skończy na tym, że cały podcast będzie o tym, jak chodzi jest do niczego. Dobra. Darek, a co tam u ciebie, jeśli chodzi o granie? Grałeś więcej, mniej, tak samo? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo szczerze powiedziawszy nie przywiązuję uwagi do tego, ile czasu poświęcam na granie, tylko gram. A nie na zasadzie, o, pograłem tyle godzin, o mój Boże, oj. No jak to mówiłeś, że masz świetnie rozplanowany czas grania i dzięki temu właśnie potrafisz ogrywać aż tak dużo gier. Nie, mówiłem, że mam dobrze rozplanowany czas, dzięki czemu mogę grać i kończyć te gry. No, Darek najwięcej z nas ukończył różnych gier. Nawet o wielu zresztą nie zdążył opowiedzieć, bo tych gier to zawsze jest kilkanaście do opowiedzenia. A powiedz mi, a gatunki, coś się pozmieniało? Czy dalej lubisz to samo, co zawsze? Zasadniczo to większość zmian, tam jakieś eksperymenty i tym podobne, to tam sobie zawsze się zobaczę, jak co wychodzi, ale prawdę powiedziawszy, coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że mieszanie gatunków to niestety raz na ruski rok się udaje. Myślałem, że powiesz, że to co najlepsze to już wyszło dawno temu. No swoją drogą. Nie no, po prostu często jest właśnie tak, że tak, teraz dostałem jedną gierkę do recenzji i slogan reklamowy na stronie producenta. Rewolucyjne połączenie survivalu, strategii, roguelike, FPS-a i czegoś jeszcze. Po godzinie myślałem, że po prostu usnę. A jeżeli chodzi o inne gry, to coś tam pytałeś, przerwałem. Nie szkodzi. Ja się pytałem, jeśli chodzi o te gry, które wyszły w tym roku. To jak uważasz, udany rok, jeśli chodzi o gry, nieudany, były lepsze. To jeszcze dużo nie wyszło. Ale... Znaczy się w rok 2018. Znaczy, cały czas rozmawiamy o roku 2018. Jeszcze się nie przedstawiliśmy. Ja w zasadzie powinniśmy byli to nagrać pod koniec roku, nie? No właśnie. Żeby nie było problemu. Tak, podsumowanie 2018 pod koniec 2019. Na wszelki wypadek nagrajmy może już podsumowanie 2019, żeby się później nie mylić pod koniec. To jest dobra myśl. No, to jeśli chodzi o gry z 2018 roku, to jak je oceniasz? Czy to był dobry rok dla gier, czy niedobry? Było dużo podniecania się, to na pewno, ale czy to był dobry rok, to powiedzieć, bo szczerze... Znaczy podniecania się, ale nie z swojej strony chyba, nie? On się nigdy niczym nie rajcuje z grania. Nie, po prostu mam umiarkowany entuzjazm. Przypominam kwestię, że często gęsto bardziej mi się jakaś gra podoba na etapie zapowiedzi, niż kiedy faktycznie w nią zagram, bo się okazuje, że jak zwykle było nawijanie makaronu na uszy, głośne obietnice, że będzie to i tamto, a potem, o wow, nawet podstawów
podstaw, po prostu podstaw nie udają się osiągnąć, szczególnie jeżeli to jest kontynuacja. Ale powiem ci, że czy ja uważam ten rok akurat, jeśli chodzi o gry, dosyć udany, ale bardziej na zasadzie, że wyszło sporo takich dobrych średniaków, takich wypolerowanych średniaków. Natomiast zabrakło jakiegoś zabrakło jakiejś takiej gry, nie wiem, bardzo dobrej, jakiejś takiej rewelacyjnej. Może poza Red Dead Redemption, ale w tą grę nie grałem. Ja też nie. No, większość tych gier, które powychodziły, te, w które zagrałem, albo te, o których czytałem, albo słuchałem, to mam wrażenie, że to raczej takie gry 7 na 10, 8 na 10 góra, już potem zależy też od gustu, ale jakiejś takiej gry właśnie na 10 na 10 to jednak zabrakło. 10 na 10 to już dawno nie było i długo i czas nie będzie z jednego powodu. Wszystko, co było dobre, rewolucyjne i tak dalej, zostało, więc to, co się uda, doszlifować to, co już gdzieś było i tyle. A ja mam wrażenie, że właśnie jeśli chodzi o gry, to studia dosyć się udało w tym roku wypuścić sporo takich właśnie wypolerowanych gier pod tym względem, że mało było, pomijając może ten nieszczęsny Fallout. Bethesda wypsuła wszystko, nie? Tak, ale sporo gier było tak naprawdę dobrze zrobionych pod względem technicznym, że nie było jakichś takich fuck-upów, tak, dokładnie tak. Ja pamiętam, że zadziwiało mnie to, jak grałem w Odyssey, bo Odyssey przyszedłem całe, że tam jak na grę, wiecie jak to się mówi, że jak gra się w tą grę z otwartym światem, to tam zawsze jakieś błędy muszą być, bo to jest gra z otwartym światem i wszystkiego się nie wyłapie. Ja tam miałem jakieś pojedyncze błędy, ale ich było bardzo mało. To jak grałem rekina pustynnego? Rekina pustynnego nie miałem, z tego co pamiętam. Widziałem na YouTubie, więc nie wiem, może miałem szczęście akurat i tam inni mieli więcej błędów w tym Odyssey, ale ja szczerze powiedziawszy, miałem więcej błędów w grze na przykład Arkham Knight, która jak wiadomo była... To nie jest trudne, tam wszyscy... Wyjątkowo fatalnym portem na peceta, no, ale daj spokój, już taki czas minął od premiery tej gry. Ale oni tej gry jednak... nie usprawniali przez ten cały czas, mieli sobie odpowiedzi. Było nawet oficjalnie powiedziane, że chcecie to kupić, ale tak, my nie będziemy tego naprawiać. Już poddali się, tak. No, natomiast właśnie Odyssey, według mnie, na grę z otwartym światem, to naprawdę tam tych błędów, takich jakichś glitchy tutaj miałem, no można policzyć na palcach jednej ręki. Raz tylko musiałem grę wyłączyć, bo mi się postać tak zawiesiła, że nie mogłem, znaczy jakby wplotła się w tekstury, że nie mogłem nią w żaden sposób ruszyć. Musiałem wcześniejszego save'a wczytać. Czyli stałeś się jednością z otoczeniem. Kamuflaż perfekcyjny. Ja mam takie wrażenie też, że taka tendencja właśnie tego, że gry się stają coraz gorsze, to zaczęła się w tym roku trochę niwelować, tak z mojej perspektywy patrząc, bo wspomniałem ten nieszczęsny Fallout, gdzie naprawdę no, Bethesda myślała, że byle co i ludzie to i tak kupią i kupili poniekąd, no bo się nabrali na te preordery niektórzy. Ale poza tym no nie było jakiegoś takiego większego właśnie skandalu, jakiegoś związanego z jakąś grą, która się okazała zupełnie do niczego, nie taka jak była zapowiadana, prawda? Ale tak jak Michał powiedział właśnie, lata mieliśmy takie, że mieliśmy jedną po drugiej takie gry, nawet te gorsze, które wyszły, tak mówię cały czas takiej z perspektywy trochę obserwatora, tak, że nawet te gorsze gry, które wyszły, one nie były jakoś tam szczególnie technicznie niedopracowane, czy ten, po prostu na przykład tak jak Battlefield, dobrze, chociażby, nie, to nowe, no to jakiegoś tam powiedzmy kontentu nie było jeszcze na starcie, okej, dobra, ale grać się w to dało, tak, nie było takich tych typowych technicznych niedoróbek, nie, jak to bywało w niektórych latach, że kilka takich hamburgera z McDonald'a też da się zjeść, tylko nie nazwiesz tego jedzeniem poprawnym tak naprawdę i tak samo z tymi grami w tym roku, że okej, one były powiedzmy technicznie okej, tylko trzeba brać poprawkę dwie rzeczy. Po pierwsze to są silniki, które już są tak opanowane, że naprawdę trzeba się bardzo mocno postarać, żeby coś pieprzyć. A po drugie, w większości te gry, które wy tak mówicie, że nie były takie złe i tak dalej, takie 7 na 10, to były już sprawdzone tytuły, w cudzysłowie sprawdzone, bo... W sensie kolejne części jakby. Albo już po prostu jeszcze raz to samo, tylko w trochę innej formie. Tak. Na przykład moim zdaniem to, co powiedziałeś teraz, Rafał, to się zupełnie nie sprawdza w przypadku Spidermana, który moim zdaniem po 3 latach developmentu, tak jak żeśmy rozmawiali przy nagraniu, w wcześniejszym diagnozie i tak dalej, to ta gra powinna być mega dopracowana, a największym wrogiem w tej grze Spidermana to był po prostu parapet albo gzyms, bo się nie potrafił po tym przejść, po prostu. Chyba, że się biegło, ale chciało się normalnie jak człowiek pająk chodzić, no to po prostu sorry, parapet i już dalej nie pójdziesz, musisz ominąć parapet. Jak ty to ująłeś, jak się chciało normalnie jak człowiek pająk chodzić, jakby to jakaś norma była. Ja normalnie... No bo ta gra była nastawiona na bieganie, tam się nie było człowiekiem pająkiem, tam było się połączeniem Spidermana, Flasha, Batmana i Bóg wie czego jeszcze. Najbardziej mi się kojarzyło to z Infamous
i Prototype, gdzie po prostu też się skakało, latało, nie wszystko w tempie takim. Nie przypadek, no, że to z Infamous się kojarzy, bo to chyba to studio to samo nawet robiło. Znaczy oni tego, Boże, jak to się zwało, Overdrive zrobili, Infamous zrobiło inne studio, chyba już, nie wiem, się mylą te firmy, te studia, ci ludzie. Co za różnica, studio teraz też nic nie znaczy, bo to, że firma się nazywa X, to nie znaczy, że pracują jej ci ludzie, którzy pracowali przy grze Y. No, co za filozofia tak na dużą metę, ale long story short, po prostu technicznie to nie można niczym mówić, bo po prostu jeżeli 90% jest na jakimś silniku tu Unreal, albo jakiejś modyfikacji Unreala czy coś, no to o wow, niesamowite, że gra wygląda w miarę dobrze, no niesamowite, że silnik odwala 90% roboty, ale potem ale mamy co? Takiego God of War, który jest ładny technicznie, jeżeli chodzi o wykonanie, ale jak się popatrzy na to tak dłużej, nie grając, tak się zostawiając i tak jak Karnaś lubi, że pół godziny się gapi na ścianę albo na coś tam, to się zauważy, że no okej, ładnie to wygląda, ale tylko z pozoru. Bo na przykład kwiatki, drzewa, czy jakieś takie inne elementy, takie powiedzmy niby nic nieznaczące, dużo znaczą wzorom, to są po prostu rozsiane na zasadzie pstryk, pstryk, pstryk z automatu albo z shotguna wystrzelone. I to strasznie burzy potem wygląd tego tak naprawdę. A ja was zaskoczę, bo wy tak mówicie o tym, co tam graliście i tak dalej. Ja zacznę od tego, co mi się nie podobało. A to ja już skończyłem, ja zawsze... dobrze wiedzieć. A, no to jeszcze... Nie, ale... Czekaj, to może daj konsolę. Do Spidermana nie? Właśnie chciałem zaznaczyć, tylko co no już gada, Boże. No, że jeszcze nie, bo o tym Spidermanie, że rzeczywiście tam było, jak mówiłeś, że nie można chodzić po ścianach, no nie? Że też tak czułem, że to nie jest gra o Spidermanie w pewnym momencie, bo biegam, nie mogę tak jak w komiksie, jak w serialu, jak w filmie robić, ale ludziom to nie przeszkadzało do pewnego momentu, jak zauważyłem. Dopiero później się pojawiły jakieś takie... Bo na początku był zachwyt, pamiętasz, nie? Jak wyszedł. Bo Sony, bo Exclusive. No, super, super. A dopiero potem jakieś takie nieśmiałe głosy, że jednak nie cała ta mechanika jest taka super, prawda? I to jest ciekawe też dla mnie, że to tak ja się dziwię, że nikt się nie przyczepił do tego, że te wszystkie misje poboczne są na jedno kopyto i praktycznie rzecz biorąc po, nie wiem, 5 misjach Wszystkie kadzenki. Ale na to już były widziałeś. Narzekania konsolaj. Ale po jakim czasie? No. Tak. Niektórzy narzekali od razu. To nie jest tak, tak że. Wiem, dziękuję. Tak. A o absurdzie tego, ile Spider-Man miał tych plecaków, dopiero po paru miesiącach przeczytałem. Tak. Biedny student, coś tam, ale plecaków 50 nie, miał. Nie, było nie biedny, tylko biedna ciocia May, która musiała fundować kolejne ale plecaki. Ale w samym filmie też gubił co chwila te plecaki przecież. No to było super. Karnaś, a tak ogólnie najpierw jeszcze, jeśli chodzi o twoje granie w 2018 roku, mniej grałeś więcej kończyłeś gier, mniej kończyłeś gier, więcej kupiłeś na przykład, mniej kupowałeś niż w poprzednich latach. No właśnie, tu jest taki problem, że ja mam ten problem dokładnie taki sam jak w roku 2017, czyli dużo kupowałem, dużo instalowałem. I w nic nie zagrałeś, nic nie właśnie zaczynałem grać, dosyć długo grałem i w pewnym momencie przechodziłem do innej gry na przykład. Ale i dlatego Darksiders 3 nie wyjaśnię, Dostanę. Nie. Zanim to wyjaśnię, to jeszcze jednej rzeczy chciałem zauważyć. To, co mnie najbardziej boli w tym roku... To, że nie było jakiegoś... Bo ja zawsze liczę, że w ciągu tych 12 miesięcy roku zagram w jakiegoś super fajnego RPGa, ale takiego AAA, prawda? Nie jakiegoś takiego... Indyka. Z Indyka, czy jakiegoś z Kickstartera i tak dalej, tylko jakiegoś takiego wykurwistego RPGa. No właśnie o tym mówię. To mnie boli. Bo tak to tak. Miałem w poprzednich latach, miałem tam tego Wiedźmina 3, prawda, był... Potem był Mass Effect Andromeda i miałem tą jedną grę, którą mogłem sobie grać, choć niekoniecznie musiałem w nią grać tak, że przechodziłem ją w miesiąc, dwa, ale była to gra, którą przechodziłem cały rok na przykład. Karnaś, jaką ty grę roku... skończyłeś w miesiąc, dwa? Ostatnio? Chyba żadną. Ale nie o to chodzi. A w ogóle skończyłeś jakąś grę w 2018, tak z ciekawości? Jedną chociaż? Właśnie to jest problem. Nawet nie będę pytał, ile kupiłeś. Ile kupiłem? Też dużo, ale nie wymienię ci z pamięci, wiesz? Znaczy też dużo. Nie skończyłeś ani jednej. To znaczy, że kupił mniej więcej tyle gier, co ja skończyłem. 10-12 no, kupiłem. Na obronę Karnasia powiem tylko tyle, że ja nie grałem prawie w żadną grę, też się wypowiadam, więc to, że on nie skończył... Bardzo dużo gier kupiłem. No co, kupiłem God of War, Spidermana, Odyseję, Far Cry'a. Ja właśnie o tym chciałem powiedzieć. To jest mój problem, że gry są za długie, żeby... Jesteś zakupoholikiem. To też. Znaczy widzisz, gdybym ich nie kupił, czułbym się źle.
Ja już wam to mówiłem, ja teraz to powtórzę na nagraniu. Właśnie przez takich ludzi ja lubię, jak ty nie mamy nic ładnego. Ja lubię kupować gry, instalować je na dysku i je posiadać. I ja wtedy już się czuję komfortowo, że ja mogę w każdej chwili... Karnasz, ty może zacznij znaczki kupować, tam nic nie wyjdzie tylko będzie bardziej opłacalne. Mówicie, że nie przeszedłem. Owszem, dużo gier nie przeszedłem, ale ja bardzo długo w nie gram. Na przykład... Karnasz, długo grać to można w MMO. Ty nie grasz długo, ty marnujesz kupę czasu gapiąc się na jedną ścianę, skałę, albo stojąc w miejscu, idąc sobie zrobić herbatę, kawę, nie, cokolwiek. Ja mam, na przykład... Wracasz za godzinę, dwie i potem jest stream 5 godziny, z czego gameplay już 15 minut. No i to jest moje granie, ale nie. Ja dużo gier zacząłem i rozgrzebałem, także jestem powiedzmy w połowie albo w 3/4. A tak z ciekawości to no. Z RDR 2 to jesteś tak mniej więcej gdzie? Skończył już jestem. Nie. W tym takim liczniku procentowym mam 60 czy 70%. Ale jego online też wciągnął troszeczkę działem. No grałem też troszkę w online, bo z ciekawości chciałem dzisiaj, zobaczyć. Bo słyszałem, że tak. Jest kiepski. No to potem o tym powiemy. A o co jeszcze pytałeś? Czy coś mi się zmieniło? Czy coś zmieniło się, jakieś preferencje co do gier? Nie. Tak. Jeśli preferencje o granie, czy ci się zmieniły? Nie, to znaczy... Powiedziałeś tylko tyle, że zabrakło ci jakiegoś pełnokrwistego RPGa, tak? RPGa mi zabrakło, to jest pierwsza rzecz, najważniejsza dla mnie, co mnie bolało w tym roku. Co do reszty, jestem generalnie bardzo zadowolony, bo wyszło to, co lubię, czyli wyszedł Red Dead Redemption 2, czyli na tą grę bardzo, bardzo czekałem. Ja nie lubię asasynów, to wszyscy o tym wiedzą, ale Odyseja... Jest okej, okay. bardzo mi się podoba. Nie, ale wszystkie kupujesz. Kupiłem Origins, bo mi się ten klimat podobał i kupiłem Odyssey, ale wcześniejsze nie. Ja nie byłem wielkim fanem Assassina. Ja kupiłem jedynkę Assassina na Xbox 360 i od tamtego czasu ja nie kupiłem dwójki na przykład. Ja dwójkę grałem lata później na przykład, już tak powiem, więc... No dobra, a jeśli chodzi o te preferencje, to coś się zmieniło w 2018? Nie miało się, to zmieniać, bo wychodziły te które lubię, no to tak jak mówię, tak jak Rafał też, kowboje, no kupowałeś te gry, tak. Które lubisz. Tak. No a trochę w nie grał już, nie przesadzajmy. Głównie kupowałem. No oprócz tego, znaczy pograłem to co od lat nie robiłem, a to też dzięki koledze konsolce, Soul Calibura 6, czyli bijatyki, bo ja od lat przestałem grać w bijatyki w pewnym momencie. No w Tekena też. Tekena też grałeś trochę wcześniej, ale tylko inne. Lata przed tymi... Ogólnie wszystko to, co ja mam, ale wcześniej przez długi okres czasu nie miałem wiele wspólnego z bijatykami, bo no, bądźmy szczerzy, no nie było też takich, które mnie za bardzo interesowały, oprócz takich gier SNK dwuwymiarowych bijatyk. Czyli Fatal Fury i tak dalej. Ej, no było no, SNK tak, Heroines. Ale z tych takich trójwymiarowych bijatek to dopiero teraz ten Soul Calibur, to troszkę pograłem wcześniej tego Tekena 7, co mówicie, więc można powiedzieć, że to mi się trochę tak jakbym powrócił. No Street Fightera w becie jeszcze odpaliłeś i zapłakałeś. Właśnie, tak, dokładnie. Że powróciłem troszkę do takich korzeni, do gier, które się grało lata temu. Wiecie co, zmieniam ksywkę. Już nie jestem Dr. Consolite, tylko Dr. Souffle. To też mi się nie zmieniło od ubiegłego roku. Nadal się nie jestem w stanie przekonać do gier takich jak Fortnite. Ja nie rozumiem tego fenomenu. No. Nie rozumiem... I na tym zakończmy ten temat. Tego PUBG nie rozumiem, tego nie wiem, dlaczego ludzie w to grają. Ja też wiem, że to nie są gry dla mnie i dlatego w nie nie gram. Znaczy inaczej, może nie, że to nie są gry dla mnie, ale po prostu mi szkoda czasu, żeby w to grać. Bo wiesz, jakbym zaczął grać w takiego PUBG, to bym po prostu stracił znowu tysiące godzin na granie w multi, co już przerobiłem z tymi Soulsami i stwierdziłem, że jednak chyba nie... Szkoda mi tego czasu. Soulsy były świetne, grało się świetnie, ale to jednak zajmuje masę czasu, żeby zdobyć jakąkolwiek formę w takiej grze multi. A jeszcze jedna rzecz, właśnie ty mi się właśnie przypomniałeś, jedna rzecz, która mi się zmieniła w tym 2018 roku. Zagrałem, jak się nazywa ta gra Dark Soulowa taka? A Bloodborne, no właśnie. Przekonałem się i zagrałem. Ale skończyłeś? Żartujesz? Czemu zadajesz pytania, na które znasz odpowiedzi? Żartujesz? Włączyłem i pierwsza rzecz to oczywiście zginąłem, no bo trudno, żeby nie. Ale powiem tak, ja bardzo bym chciał lepiej umieć w to grać i bym w tą grę zagrał, bo podoba mi się klimat, podoba mi się strona wizualna. Fabularnie mi się nie podoba, bo to jest jakiś bełkot, ale to nieważne.
Ale jestem za słaby w takie gierki, żeby w nią grać. Ja się do tego przyznaję bez bicia, że takie gry mnie irytują i denerwują. Tak więc... Tam jest fabuła, tylko jest inaczej podawana niż inne gry. Jaka to jest gra, bo nie dosłyszałem tytułu. Bloodborne. A Bloodborne, no super. No, poliglocie od średnio boleści, tak, darujcie tak jak sobie. Mówię, chciałbym w to pograć, ale nie mam do tego cierpliwości. Bloodborne? To Consolite, powiedz nam, jak się to czyta, no. Zaszczel nas. Bloodborne. No. Po prostu. Słuchać i zapamiętać, no były. Dobra, dalej. Blood. Powiedział ten, co się pytał 3 razy, jak się moją ksywkę wymawia. Bloodborne. Oczywiście, że tak. Ja się zawsze chętnie uczę. To wyszły takie gry, które lubię. No i zaskoczeniem był oczywiście Spider-Man, prawda? Który mi się i podobał, i nie podobał. O tym może później. Znaczy to pozytywnym zaskoczeniem, czy nie za bardzo? Wiesz co, powiem tak. Umiarkowanie rozczarowujące. Grało mi się w niego lepiej niż w God of War. W sensie łatwiej. Nie łatwiej. Nie jest trudne. Powiem tak, God of War, ale to lepiej. O tym może później. Spidermana prawie skończył, God of War zatrzymał się w połowie i męczy mnie God of War, szczerze mówiąc. Ja potem wyjaśnię dlaczego. No. Cicho, chłopcze. Dokładnie. Dobra. To jak przejdziemy do omawiania gier, to wyjaśnisz, coś jeszcze, czy mogę... Proszę bardzo. No, chyba ty jeszcze zostałeś, nie? No tak, zostałem ja, więc jeśli chodzi o mnie, to u mnie się zmieniło, bo w poprzednich latach jednak grałem więcej gier, a teraz mniej czasu, mniej kasy i zauważyłem, że bardzo sobie ostrożnie dobieram gry do grania, a jak już jakąś grę wybiorę i kupię, to na ogół gram w nią bardzo długo. Dlatego w 2018 roku grałem w gier bardzo niewiele. Czyli jesteś tym, czego wszyscy producenci nienawidzą, a mianowicie graczem, który ceni swój wybór. To ja nadrabiam normę. Niekoniecznie tak, bo widzisz, teraz przecież coraz bardziej teraz się rozwijają gry jako serwis. Usługa. Czy tam gra usługa, no właśnie. Wypuszczają grę, a potem... Przez kolejne lata są dodawane jakaś tam zawartość, jakieś tam DLC. No już nie przesadzajmy z tymi latami, miesiące. Lata to Street Fighter. Nie, latami raczej. No rok powiedzmy albo... Season Pass 1 i jak dobrze pójdzie Season Pass 2. No to do takich Wildlandsów to przecież kiedy Wildlandsy wyszły? 2 lata temu? No. A ja grałem to w tym roku, a teraz chyba jakoś niedawno, nie wiem, z miesiąc temu, tak z głowy podaję, więc mogę się mylić, czy z 2 miesiące nie temu. Nie szkodzi, tutaj nikt nie jest poprawny. Też jakiś nowy dodatek wyszedł, więc to może nie lata, może trochę przesadziłem, ale tak rok albo rok z hakiem to... No mówię Season Pass 1, jak dobrze pójdzie Season Pass 2. Dokładnie. Tak samo jest z tym z Odyssey teraz, przecież było to DLC jedno, które na razie wypuszczają, to już podzielili na 3 części. Ogólnie tych DLC Money. Tak, ale powiem ci, że tak jak na początku mi to trochę przeszkadzało, bo ja lubię kupić grę jakby w całości, czyli długo po premierze. Już pełnoprawne produkty. Tak, i grać od początku w pełną grę, a nie tak, że potem sobie dokupuję jakieś rzeczy i mi się to doświadczenie ubogaca, bo czasami w te gry trzeba grać potem od początku. Ubogaca to się portfel producenta. Żeby docenić to wszystko, co wyszło później. Już nie wspomnę o tym właśnie, że problemem też gier poprzednich lat było to, że gra po premierze często nie nadawała się do grania albo grało się w nią bardzo ciężko z powodu błędów technicznych. W 2018 roku takich gier było mniej. Na ogół gry były dużo bardziej dopracowane w momencie premiery. Natomiast... Ale to dlatego, że większość tych gier już bazowała na tym, co już było wcześniej zrobione. Tak, Odyssey to jest reskin tak naprawdę. Okej, ale dalej to jest coś, co moim zdaniem można docenić. Bo, czy raz to, co to mówisz, nie a wiem, dwa czy to docenić, że... Szczerze powiedziawszy, przepraszam ci przerwę teraz, ale no. To jest idealny przykład tego, co zawsze powtarzam, że chciałbym zobaczyć, jak piekarz będzie udowadniał każdemu klientowi z dnia na dzień, że no wiem, no wczorajszy chleb był niedopieczony i tak dalej, ale jutrzejszy chleb będzie perfekcyjny. I ktoś przychodzi, kupuje ten chleb i znowu jest do dupy, nie da się go zjeść, rozpada się i tak co chwilę jest tylko, że... Ale wie pan, no już w piątek to ten chleb będzie taki, że nawet panu do... poranku w sobotę. I jeszcze zniżkę na bułeczkę pan dostanie. Ja wiem, tobie chodzi o to, że robią to samo, tylko po prostu robią to lepiej. Nie robią tego mówią, lepiej, że zrobią lepiej. Tylko chodzi o to, że po prostu już tyle razy spieprzyli, że po prostu wiedzą, że jeszcze raz już nikt tego nie kupi, plus sami też nauczyli ludzi tego, że właśnie przez wydawanie tego typu gier sprzedaż spada w tak zwanym dniu premiery i dopiero miesiąc, dwa, trzy miesiące po, jak jest pierwsza obniżka czy coś w tym stylu, albo nawet nie ma obniżki, ale już są te wszystkie patche, łatki, jak zwał, tak zwał, to wtedy dopiero ludzie czasami kupują. Ale Michale... Ponieważ z tej takiej fali
to po prostu dużo ludzi się już przyzwyczaiło, że nie można kupić gry w dniu premiery. No nie bardzo. Po prostu nie można. No dobra, ale dalej jest ileś ludzi, którzy jednak tą grę w dniu premiery kupuje. To ja. I dlatego nie mamy nic ładnego. Natomiast mnie się to spodobało o tyle właśnie, że zauważyłem, że jednak wolę grać dłużej w jakąś grę. Jak już zacznę w nią grać i ona na naprawdę mi się spodoba, to... Tak, tak. Znaczy nawet to bym powiedział, jest takie kompulsywne, bo... Zapłaciłem, to wymagam. W Odyssey zajęło mi to 170 godzin, zanim zajrzałem wszędzie i zrobiłem absolutnie wszystkie misje. Jakoś czułem taką potrzebę. Teraz, słuchajcie, gram w tego, wróciłem do Batmana, tego Arkham Knight i też zrobiłem tam w zasadzie wszystko na 100%. Gry jeszcze nie skończyłem, a już mam chyba na tam 107 czy 103%. Jeszcze mi została ostatnia walka z ostatnim bossem. Natomiast zostało mi chyba ze 200 do rozwiązania zagadek tego... Riddlera. Tak, Riddlera i całkiem poważnie rozważam to, żeby się za to wziąć. Więc jest źle. Przestań, po prostu przestań. Ale wiesz, ale jeszcze, wiesz, na moją obronę, bo jak zacząłem mówić wtedy, że ja nie kończę tych gier i tak dalej, ja powiem ci tak, ja też maksuję gry, jeżeli już mi się spodobają, na przykład Horizon, nie śmiej się. Cicho sieć. Jak to się ma w kontekście tego, że mówisz, że gier nie kończysz? Znaczy mówisz, my wiemy, że nie kończysz. Kończę jedną na, powiedzmy, raz na dwa lata, no. Gdzie mówimy o maksowaniu. Kowala dekadę chyba. Horizona to ja skończyłem tak, że mam wszystko na mapie odkryłem, absolutnie wszystko, tam chyba ze 200 godzin mam, co można sprawdzić na moim koncie PSN, że jest tak, jak jest. Konsolka, ty się śmiejesz, ale grając w ten sposób, a jeszcze kupując masę gier, naprawdę ciężko jest skończyć jakąkolwiek grę. No nie wiem, ja jakoś nie mam z tym problemu. Wiem, że są ludzie, ale którzy... Ale maksujesz każdą grę, w którą grasz? Tylko te, które są tego warte, a jest tego coraz mniej. Konsolka szybko przechodzi gry, właśnie to jest... Ja tak nie potrafię. To pytanie, co masz na myśli, mówiąc ja wam to wyjaśnię obrazowo. O platynę i tak obrazowo. Dalej. Jak gram, zaczynam grać w grę, to ja, jeżeli mi się spodoba, to nie chcę, podświadomie nie chcę, żeby ona się skończyła. I gram w nią, gram, robię wszystkie misje poboczne czy coś takiego. I mi się podoba, ale słuchaj, powiem ci, że... Wiesz co, jest w pewnym momencie, już tylko dokończę, jest taki w pewnym momencie takie załamanie, że zaczyna mnie to nudzić i wtedy przestaję w ogóle grać w grę i na przykład na 2-3... To ci mówiłem, ja robisz na 2-3 miesiące zostawiam tą grę i ewentualnie do niej wracam. Tak było w przypadku Horizon, że maksowałem i dałem sobie spokój. Ale powiem ci, że ja mam tak samo jak on. Ja mam tak samo jak on. Ja jeszcze do tego, bo ty mówisz najpierw main story, a potem side story, ale tylko, że ja lubię sobie ja tak samo maksymalnie postać tymi pobocznymi misjami. Ale wiesz, że to jest absurd, bo czasem jest tak, że jak tak się na 99% jest zawsze tak, że potem w tej misji głównej jest tak, że o, jest jakiś potężny przeciwnik, zaraz będzie strasznie. Ja do niego podchodzę i psztyk i żegnaj, no. Tak, pamiętam, jak koleżance pokazywałem Residenta 4 któregoś razu, po tym jak już miałem ileś tam razy zaliczoną tą grę, wszystko odblokowane i skończyło się na tym, że o, masz bossa, jaka mrugnęła i już go zdążyłem zabić po prostu i tak, gdzie, problem, no, ale już go zabiłem. Tak to właśnie o to chodzi, że tak to jest. Tak, dlatego też ja polubiłem w sumie to, że do tych gier, które faktycznie mi się spodobały i w końcu je kupiłem, nad tym Odyssey też się zresztą długo zastanawiałem, no to, że jednak ta zawartość będzie jeszcze przez jakiś czas wychodzić, bo ja chętnie do Odyssey wrócę. Ja ci Michał, przerwę na momencik, bo ja chciałem jeszcze się na chwilkę odnieść właśnie tego, o czym mówicie, co mnie przytłacza obecnie, dlaczego jest takim moim wyborem niejako świadomym sięgnięcie po jedną grę i poświęcenie jej tylko i wyłącznie tyle czasu, ile mogę, tak? I to, o czym mówicie, jest ciekawe, bo coraz więcej jest takich gier, gdzie jest tych rzeczy do robienia pobocznych, czynności, no cała masa, tak? Red Dead Redemption nie jest tu wyjątkiem. Ja właśnie lubię... Często są to głupie rzeczy, niestety. Okej, okay, strasznie głupie. Mówiliśmy tutaj o tratowaniu zwierząt biednych, tak? Czy też o jakichś tam... No ale ja akurat myślałem o Odyssey, bo tam też to nie jest tak, że tam wszystkie misje były rewelacyjne i dlatego je zrobiłem. Jeden bardzo poważny zarzut właśnie w tym kontekście, o czym mówię, chciałbym wysnuć pod adresem Red Dead Redemption. Ja lubię na przykład gry sandboxy, kiedy... Są challenge jakieś, czy wyzwania, kiedy to mi się automatycznie zlicza, tak? Kiedy ja na przykład grając normalnie fabułę, czy nawet robiąc takie proste czynności niezwiązane z fabułą, ten free roam, kiedy czynności, które wykonują w jakiś sposób mi się zliczają do tych challenge. Natomiast w Red Dead Redemption, nie wiem czy mnie dobrze rozumiecie, w jedynce było podobnie, nie ma, w dwójce jest to samo,
musisz challenge wykonywać po kolei, tak? Czyli masz pierwszy challenge, zabij 3 ptaki. Jeżeli to robisz, wiesz, na początku to jest okej, okay, a następny challenge jest na przykład zabić 4. Chodzi ci o to, że nie ma tego bezwiednie, że nagle zastrzeliłeś 5 i nagle się pojawia, że o, udało się. Challenge po challenge musisz wykonywać, dopiero wtedy wchodzisz na kolejny poziom, gdzie możesz podjąć się wykonanie kolejnego challenge'u. Nie możesz tego zrobić. Czasami jest, wiesz, Assassin jest takim przykładem, że na przykład robisz coś i patrzysz po jakimś czasie na wyzwanie, aha, już tego mam tyle zrobione, wystarczy dokończyć daną czynność, tak? Tutaj musisz każdy ten próg wyzwania robić po kolei. Tego nie lubię w sandboxach, naprawdę tego nie lubię, bo to ode mnie wymaga na przykład, kiedy ja mam powiedzmy fabułę ukończoną na powiedzmy na 90%, ja muszę się wracać do takich prostych rzeczy, żeby to po kolei krok Słuchaj, po ja przez godzinę, ja przez godzinę... Jest takim przykładem, moim koronnym moim przykładem jest challenge, którego ja nienawidzę. Chciałbym przejść do innych challenge'y. Nienawidzę gry w te filetowanie palców w Red Dead Redemption. Nie lubiłem tego w pierwszej części, nie lubię tego w drugiej części. Wyrzucili mi w drugiej części moje ulubione gry, czyli Kości Kłamców, tak? Między innymi to była jedna z moich dwóch ulubionych gier wtedy, a zostawili to filetowanie. I filetowanie jest trzecim progiem challenge'y na uzyskanie tego drzewka rozwoju. Ja też tego nie lubię, to tak? Maszowanie przeciwko. Chciałbym móc to pominąć, rozwijać to dalej. A to dopiero sobie zrobić później gdzieś tam, załóżmy. I te challenge się nie zliczają. To jest jeden z najwyższych, największych moim zdaniem błędów sandboxu w tej chwili. Że ograniczają gracza w ten sposób, że każą ci robić pewne rzeczy. To prawda, masz rację. Moim zdaniem akurat jest inny problem, mianowicie to, że te sandboxy są na tej zasadzie jak właśnie w niektórych częściach Far Cry'a ostatnich było, że zaczynasz jako taka totalna fightłapa i dopiero jak coś zrobisz, to możesz szybciej biegać, możesz nosić więcej amunicji, możesz coś tam i tak mniej więcej w połowie, jak już wszystko zrobisz, czujesz jak normalny. Tak, dostajesz się tą postacią, którą w większości gier kiedyś byłeś od początku. Trochę tego też jest w Red Dead Redemption, to muszę przeczytać. No właśnie dlatego mi to zawsze irytuje. No mnie z kolei, słuchajcie, irytuje to, po pierwsze, że tak jest tak dużo tych gier z otwartym światem, a po drugie, że często te otwarte światy są tam nadmuchiwane na siłę. No taką, tak, no to content is a king. Takimi jakimiś misjami pobocznymi, które są ewidentnie po prostu wciśnięte tylko po to, żeby było więcej do zrobienia, a tak naprawdę one niewiele wnoszą. Bo jak na przykład grałem w Odyssey, to owszem, bo Odyssey się chwali za to, że tam jest powiedzmy w miarę fajna ta historia tego głównego wątku i że są bardzo ciekawe te misje wątku misje poboczne, tak. Ale to nie jest do końca prawda, bo tak naprawdę tych ciekawych i intrygujących misji pobocznych nie ma wcale tak dużo. Jest oczywiście powiedzmy więcej niż w innych grach, ale jakoś to nie jest tak, że wszystkie te misje poboczne są super ciekawe, zabawne i intrygujące. Plus do tego jest... Jakby ktoś rozsypał trochę ryżu i się okazało, że kilka ziarenek jest w karmelu, Tak. I wszyscy tylko te z karmelem zadań pobocznych to w Odyssey, to jak podchodziłem w którymś w tym kolejnej prowincji, w kolejnym mieście do tej tablicy z ogłoszeniami, to aż czułem niechęć, żeby tam zaglądać do tej tablicy, wiesz? Znaczy wiesz co, ale tam w ogłoszeniach to miałeś takie typowe misje tylko karmienie jakby. Natomiast ja mówię o tych misjach, które były fabularne, czyli o tych z wykrzykników i one miały być ciekawsze. Tak jak to, zresztą wiesz, nawet w Wiedźminie trzecim to nie było tak, że wszystkie absolutnie misje były super ciekawe i tam z głęboką fabułą. Owszem, było ich sporo, ale to nie tak, że wszystkie takie były. Natomiast podobało mi się to, znaczy to o tym powiem może kiedy indziej, natomiast chciałem skończyć na tym właśnie, że nie podoba mi się to rozdmuchiwanie na siłę tych gier z otwartym światem. Wolałbym, żeby ta gra jednak była bardziej spójna, żeby były tylko te naprawdę ciekawe rzeczy, a nie wciskanie tam na siłę iluś rzeczy tylko po to, żeby tego po prostu było dużo. Czego dobrym przykładem zresztą też jest ten Batman Arkham Knight, gdzie jest chyba, nie wiem, z 250 zagadek tego Riddlera, no dajcie spokój, naprawdę. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Mam wrażenie, są trochę takie, jest taki czas, nie wiem, zmierzchu konsol, bo wychodzą te gry... Nie zgodzę się. Zmierzch konsol to się zaczął w momencie, ukazały na rynku. Ale nie, że kończą się w ogóle konsole, tylko że ta generacja ta generacja. A no, że generacja się kończy, no okej, okay, no. Zmierzch tej generacji zaczął się w momencie, kiedy się one pojawiły na rynku. Nie wydaje mi się, żeby tak było. Po prostu brakowało
brakowało mi w tym roku, tak jak mówiłem, jakichś takich gier rewolucyjnych, natomiast było sporo takich gier w miarę dopracowanych technicznie i poprawnych, takich świetnych do grania nawet, bo moją na przykład najlepszą grą, jakbym miał wybierać, no to moją najlepszą grą, taką grą, w której się najlepiej bawiłem, to było Assassin's Creed Odyssey, a nie jest to gra jakaś... Nie Monster Hunter? Właśnie nie. Widzisz, ciekawe. Monster Huntera do tej pory nie skończyłem, a Assassin's Creed tak mnie wciągnął, tak dobrze czułem się w tamtym świecie i z tą bohaterką, że poza tym ja uwielbiam, tak jak wyście wcześniej mówili, że starożytna Grecja i mity greckie i tak dalej, to też, też był mój konik przez wiele lat. Dlatego ja na tą grę bardzo czekałem i z przyjemnością w nią zacząłem grać i świetnie było chodzić po tym świecie, oglądać to wszystko. Natomiast nie jest to dla mnie gra taka właśnie 10 na 10 rewelacyjna, ani nawet 9, ani nawet 8 na 10. To jest dla mnie taki... Dla mnie to jest 7,5. Dla mnie to jest taki porządny, naprawdę porządny, dobrze zrobiony, ale dalej średnio. Ale nie wyszło dla mnie nic lepszego. A wiesz... Dla mnie wyszło, ale i to jest nawiązanie do tego, co powiedziałeś 3 minuty temu. O tym, co się... Koniec generacji konsol. Bo jeszcze o jednej rzeczy nie wspomnieliśmy. Ty patrzysz na gry w tym momencie, jak rozmawiamy, z perspektywy pecetowca, prawda? Bo grasz na pececie tylko. Dobrze mówię? Tak, tylko na pececie. Dlatego też ileś gier widzisz, ominąłem. I to jest dla mnie też problem ubiegłego roku, do czego chciałem też nawiązać wcześniej, ale czekałem na to, aż powiesz w końcu o tym i powiedziałeś o tym, że zmierz konsol i tak dalej. Dla mnie rok 2018... Dla pecetów był żałosny. W sensie, że co? Wszystkie mało gier takich... Słuchaj, właśnie. 5 sekund i powiem, o co mi chodzi. Wszystkie gry, najważniejsze, największe, najdroższe, nie wyszły na pecety. Red Dead Redemption 2, Spider-Man, wszystkie te ekskluzywy na PS, God of War. Nie ma tych gier na pececie. Nie ma tych gier na pececie. Nie wyszedł. To nie jest jeszcze sytuacja taka, jaką w zamierzchłych czasach, jak był rok 2005-2006, kiedy wyszedł Xbox 360, potem wyszedł PlayStation 3 i był moment w latach 2006-2009, kiedy na PC-cie było strasznie słabe gry. Strasznie słabe i... Cofnij się do 96 roku. Ale wiesz co, konsolka, ja się z nim trochę zgadzam, bo faktycznie było naprawdę w 2018 wyszło więcej eksów na konsolę niż w poprzednich latach. Tak jak powiedziałem, cofnijcie się do lat 90. Ale nie, bo ja to po prostu, chodzi mi o tą analogię z tych czasów, kiedy już Xbox 360 i PS3 nabrały pary i kiedy PC znowu wtedy szedł trochę na boczny tor i w tym roku zauważyłem to samo. Tak nie było w 2017, tak nie było w 2016. To karnaż bez obrazy, ale muszę ci tą twoją bańkę niestety rozbić, bo akurat 2018 to był idealny przykład tego, że poza ekskluzywami, co sama nazwa wskazuje, są wyłącznie na daną platformę, to strasznie dużo gier, które do tej pory się nigdy nie pojawiły na PC-cie, wyszły. No tak, Gier no, Automata, no, że, tak, no, bardzo. Soul Calibur, Soul Calibur 6, pierwszy raz. Czekaj, Guilty Gear kolejny wyszedł. Tekken. Dragon Ball Z Fighters. Cała masa gier, które były kiedyś tylko i wyłącznie na konsolach, pojawiają tak, się tylko na PC. Tak, to nie są gry takiego, ale to nie są gry... Bez problemu. Więc bez obrazy, ale twoja bańka jest w zasadzie, że ale wszystkie te gry to nie są formatu nawet tej jednej gry, jaką jest na przykład Red Dead Redemption. One są pod nimi jak... Ale karnasz, właśnie o to chodzi. Do tego zmierzam. Ty masz żal o to cholerne. Nie, ja nie mam o to żal. Ja tylko mówię, jak jest. Tak, masz żal o to Red Dead Redemption. Bo na przykład God of War masz żal o to? No niespecjalnie. Spidermana masz żal? Tak, bo Spiderman. Ale widać, czekaj. Ale jak sobie tak... Ja bym chętnie zagrał Spidermana na PC-cie. Statystykę, czystą matematykę zrobisz. Statystycznie wyszło więcej gier konsolowych na PC-ta w 2018 i w 2017 niż na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Ale jakie to gry? Konsolite, obaj macie rację, bo w tym, co mówicie, bo z tym zastrzeżeniem, Karnaś, że to są gry jakby ze szczytów list popularności. Znaczy, no właśnie, bo ja nie gram w inne gry praktycznie. Nie, to są gry robione na konkretną platformę. Ja generalnie gram tylko w duże przez tytuły. Przez konkretnego producenta. Dalej to są duże tytuły, które były bardzo popularne i... Gdybym nie miał konsoli w roku 2018, czułbym się bardzo, bardzo źle, że coś mnie omija.
Owszem, jeszcze nawet... No wiesz co, dalej mógłbyś te gry kupować. Tak by kupował. Nawet sam zostanę adwokatem diabła, nawet podam przykład tego, co wyszło na PC, czyli Monster Hunter jest na PC-cie, prawda? I bardzo dobrze, prawda? Jest na PC-cie. No pierwszy raz. Jest i bardzo... No właśnie, to... Ta seria się pojawiła na PC. Jestem adwokatem diabła. Tak, mówiłem, dziękuję. Okej, to super. Tylko tak jak mówię, dla mnie, osoby, która gra tylko praktycznie i wyłącznie w gry, duże tytuły, drogie, wszystkie, nie obchodzą mnie małe gry generalnie. To gdybym nie miał konsoli, to czułbym się bardzo źle, bo mówię, nie zagrałbym w te tytuły, które wymieniłem. I to mi trochę boli. Czyli ile? Nie, Karnasz, konkretnie, ile gier byś nie zagrał? Trzy tytuły. I to wystarczy, żebym się czuł źle. O kurde, no. Po prostu koniec świata, nie zagrałbyś w trzy gry. No, jakbym Red Dead Redemption... Za to zagrałbyś w 20 gier, które do tej pory tylko na konsolach były. Które mnie nie interesują. Ale to nie o to chodzi. Karnaś, nie mierz wszystkiego swoją miarą. No, ale no inaczej nie... Nie możesz mówić, że skoro trzy gry, które ty zagrałeś na konsoli, bo są tylko na konsoli, nie wyszły na peceta, to na peceta... No tak, tylko że to są te gry, które robiły które najwięcej... są konsolowe. No po prostu nie możesz w ten sposób brać automatycznie... Tylko że te gry największy buz zrobił. Na jednego God of War przypada kilka gier, ile o tych grach, się mówiło w ubiegłym roku, a ile o God of War? Ale Consolite to są gry na świeczniku, po prostu. Na listach najlepszych gier z 2018 roku. Po pierwsze Consolite, po drugie to dalej są trzy gry, które Karnaś wymienił. Nie, ale to są gry najważniejsze. I tak jak mówię, statystycznie to, jakie liczniki bierzemy pod uwagę, czy na przykład God of War jest na top 10 sprzedających się, czy Spider-Man i tak dalej, to nie ma na dłuższą metę znaczenia. No jak nie ma znaczenia? Daj mi skończyć. No mów, chodzi o to, ile osób może zagrać na dowolnej platformie w dany tytuł. Ale czy chce w niego grać? Więc w tym no dobra, ale w tym momencie to jeszcze dobrze możesz podpowiedzieć, że ileś tam gier wyszło tylko na Xboxa. I co? Problem? Ile gier wyszło na Switcha w tym roku, które się nigdy nie pojawiło? Ale słuchaj, jest taki motyw. Ile ludzi płakało przez cały rok 2018, że nie może zagrać na PC-cie na przykład w Red Dead Redemption, bo nie ma. Ile osób płakało, że nie może zagrać w Spidermana? Dużo. Ile osób płakało, że nie może zagrać w God of War, bo jest też tylko i wyłącznie na jedną platformę? A ile osób płakało, że nie może zagrać w Pokemona na PC-cie? Zero, bo kupili Switcha i kupili Pokemona na cholernego Switcha. Dziękuję, koniec tematu. Bo nie chciał z tych osób zagrać w Pokemona na PC-ta, no. Dobra, koniec tematu, słuchajcie. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o podsumowanie roku... A właśnie roku, chodziło o absurd. Jaki mój absurd? Po prostu ludzie, którzy mają PC-ty, chcieli zagrać w Red Dead Redemption, ale nie potrzebują Pokemona. To nawet jakby dostali te Pokemony, to by jedynkę nie grali, po dzień dzisiejszy nie zagrali. Dziękuję, koniec tematu. Chłopaki, zostawcie to już. Słuchajcie, najlepsza wasza gra z 2018 roku. Consolite pierwszy. Ja chcę walisz później. Dobra, no to w takim razie... Randall na początek. Już powiedziałem. No, Randall wiadomo. Ale niech dokończy. Fallout 76. Jest z nami. A, no, czyli dostałeś tą prawdziwą torbę, a nie z nylonu. Dobra, rozumiem. Red Dead Redemption na pewno, nie, część druga. Jego dane nie wyciekły, wiesz. Tak, na pewno Red Dead Redemption. Zastanawiam się, czy byłoby tak samo, gdybym zagrał w inny z tytułów, które wymieniłem, czyli Assassin's Odyssey. Far Cry pewnie by raczej z Red Dead Redemption nie wygrał, ale tutaj miałbym sporą zagwozdkę, jeżeli chodzi o Odyssey, więc... Niestety wygrywał mi Red Dead Redemption w tym roku. Nie? Sam jestem ciekaw, co by u ciebie wygrało, bo to są bardzo różne gry, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Odyssey i... Ale wiesz, to jest klimat w literaturze, czy w ogóle w filmie, który kocham od dziecka naprawdę. Tak, Western wiesz... i właśnie, wiesz, starożytność, no to są rzeczy, które uwielbiam. Także tutaj na pewno nie byłoby złego wyboru w przypadku żadnej z tych gier, natomiast, no mówię, walkowerem zwycięża w tym roku. Niedźwiedź tak, gorszy. Red Dead Redemption. No, Karnaś? Ja grałem i w Assassina, i Red Dead Redemption 2 i muszę powiedzieć, pytam, że... jaka jest twoja najlepsza gra w 2018, nie w co grałeś. Red Dead Redemption 2 jest znacznie lepszą grą i wygrywa u mnie. Gdyby Red Dead Redemption nie było, to zgadzam się z kolegą przedmówcą, że byłby to na pewno ostatni Assassin. Ale tak, mówię, kołboje rządzą, Red Dead Redemption 2 najlepsza gra tego roku. Piu, piu. Ja już mówiłem też o DC, ale wspomnę tylko, że też się świetnie bawiłem grając w Dead Cells. No właśnie, nie wspomnieliśmy o tym. Consolite. Raz ci się udało. Dobrze, że na początku. To szczerze powiedziawszy, nie jestem w stanie wymienić jednej konkretnej gry. Po prostu wszystkie były na zasadzie, no fajne, ale tak jakbym miał teraz wymienić
taką najlepszą grę, no to co ja ci mogę powiedzieć poza Metal Slug Double X, który nie jest grą 2018, bo to jest po prostu kolejna reedycja i tak dalej, ale przy niej się bawiłem najlepiej. Chociaż to nie jest najlepszy Metal Slug, ale to szczegół. Ale z braku laku, no to to, a tak szczerze, no to ciężko powiedzieć, no z tych nowych gier, które tak by oficjalnie wyszły, no to chyba Soul Calibur 6. Ale to też na zasadzie, no bo nic innego lepszego nie przyszło głowy. Dragon Ball Z Fighters było niezłe, chyba wcześniej wszystkimi dodatkami dalej. Szczerze? Nie pamiętam, żeby jakakolwiek gra w tym roku była taka, że o mój Boże, cały czas o niej myślę i tak dalej. To nie było nic takiego wyjątkowego i wszystko, co grałem, to było tak wcześniej, żeśmy powiedzieli, no 7 na 10, jak dobrze, tak? Nie było takiej gry, która faktycznie, że kurde, jakie fajne, no zagrałbym jeszcze raz, kurde, aż zagram jeszcze raz od zera, tak? Żeby przejść to sobie na spokojnie czy coś. No, po prostu wszystkie były przyzwoite. Poprawne, no. Poprawne. Przyzwoite to może być kobieta. Macie jakieś decyzje albo postanowienia, jeśli chodzi o rok 2019? Przejdę gry. Tak, jakieś skończysz. W tym roku jeszcze, jakąś skończysz. No właśnie. No. A o najgorszej grze coś mówiliście? Nikt nie, bo tak bardzo pozytywnie się określamy. To jakoś co dla nas, znaczy ale mówię która? O naszym całym podcaście, że jak na razie nic negatywnego nie powiedzieliśmy nawet w żadnej grze. To chyba jakiegoś innego podcastu kurde słuchasz. To chyba dołączyłeś przed chwilą, Karnaś. Krytyki żadnej nie zauważyłem z naszej strony. Żaden z was... No to ty chyba nie wiem, na jakim nagraniu ale jest. Żaden z was nie ma jakiejś najgorszej gry tego roku. No ty masz chyba konsolajtę wyciszonego. Chodzi mi o jeden... Ma chyba filtr na mnie ustawiony. O jeden tytuł najgorszy, jaki grałeś w tym roku. Znaczy ubiegłym. No właśnie, ja nie mam takiego tytułu najgorszego, ponieważ ja sobie w 2018 roku tak ostrożnie dobierałem gry, że w sumie grałem w takie gry, w których się bawiłem świetnie. I ciężko mi nawet było wybrać tą grę najlepszą. No widzisz, właśnie o tym mówię. Ale ja to mam i grałem w grę najgorszą, jaką grałem w ubiegłym roku, ale to też dzięki koledze Dariuszowi konsolat. O. Też nie umiesz wymówić tego. Nikt nie umie. Tak. Bo myślę o tej grze i dostaję... Konsolajta umie to dobrze wymówić. O, teraz się udało. I dostaję drgawek. Chodzi o grę, o polską grę, Agony. Słuchaj, punktuj mnie tam. Się czyta Agony. Agony, no właśnie. To było tak straszne, tak paskudne. Ale on po polsku czyta, bo to polska gra. Faktycznie zmienimy moje imię na suflę, słuchajcie. Ta gra była tak paskudna i nie do grania. Już mówiłem jakiś kwadrans. Że nie byłem w stanie nawet pograć dłużej niż 2 godziny. Co moim zdaniem jest osiągnięciem w tym przypadku, żeby 2 godziny spędzić w tej produkcji, bawiąc się. Dla mnie to była najgorsza gra roku, a oprócz tego są same plusy według mnie. Ale wiesz, że 2 minusy nie dają plusa. No wiem, niestety. A Randall, jaką ty masz najgorszą grę tego roku? Red Dead Redemption, no niestety. jest tylko jedna. Ja oczywiście tutaj z wami się wymieniałem moimi spostrzeżeniami na czacie, które ja widzę... niedostatki tej gry, tak? I czasami te pewne takie archaizmy nawet, jeżeli chodzi, które gdzieś tam wypływają z tego, że pewne rzeczy, które są głęboko zaszyte we wszystkie gry Rockstara, tak? W DNA gier Rockstara, no wyszły po prostu już z mody niejako. Czy tam sterowanie. Wiesz co? Tak, sterowanie. Ja bym bardzo chętnie posłuchał tego twojego marudzenia na temat RDR2 właśnie, tylko mam że... Mam mocne skrupuły. Tak się zastanawiam, nie wiem ile ty masz jeszcze czasu. No mam jeszcze troszeczkę czasu. Nie wiem ile ty masz jeszcze czasu. Mam jeszcze trochę czasu. Mam trochę skrupuły, bo to jest taka trochę Red Dead Redemption. Gram w tę grę długo i to jest troszeczkę taka, wiesz, dziewczyna, z którą już trochę długo chodzisz, nie? Wiesz jak to jest. I czasami na samym początku masz ten już moment... Już ty się zaczęła nudzić. Zwyczaiłeś się, już jej nie kochasz. Tak, masz... Nie. Masz taki moment zauroczenia na samym początku, w tej miłości, tak? Kochasz. A potem chodzisz i coraz więcej takich wad dostrzegasz, nie? No, tu mogłoby być troszkę lepiej, tam mogłoby być troszeczkę lepiej, tu się... Umaluj się, poprawcycki. Tutaj twoje poglądy są troszkę inne, wiesz, no i gdzieś to się tam później, że tak powiemy... Zaczyna drażnić, nie? Tak, i to jest troszeczkę podobnie, że no wspomniałem troszeczkę, że te mechanizmy niektóre, które są niewspółczesne, no mogą irytować na dłuższą metę. To się zgodzę akurat z konsolką. Tak, to jest najlepiej używać, najbezpieczniej. W końcu!
Ale z czym się zgodzisz konkretnie? Zgodzę się z tym, co mówił kiedyś, kiedy rozmawialiśmy o Red Dead Redemption na samym początku. On się pytał, kiedy mi się znudzą pewne rzeczy, tak? Oczywiście nie wszystkim się z tych... Ale... Nie pytałem się, ogólnie. Kiedy się znudzą, tylko że pogadamy za kilkanaście godzin. No to ja mówiłem to samo. I właśnie jest tu kilka takich rzeczy, które po pewnym czasie jednak są drażliwe, tak? Nużące. No to wejdź w konkrety wreszcie. Niech on w nic nie wchodzi. Nużące, no to chociażby to przygotowywanie posiłków, pieczenie, czy robienie naboi nowych, tak? Mówiłem! No, przydałoby się mieć opcję, tak, w tym przypadku. Jeżeli chciałoby się po prostu robić to ręcznie, no to okej, a jeżeli byłaby opcja... Będę musiał wszystkie te jego okrzyki wyciszać. To najgorsze jest. Ale oprócz tego... W każdym razie nie, ale nie o tym mówię. Najgorzej mnie drażniły właśnie challenge, które są zwyczajnie głupie, tak? Które zwyczajnie głupie są z tego powodu, że gra tak jakby odgórnie narzuca nam, znaczy narzuca, daje nam dwie ścieżki wyboru, tak? Możesz być dobrym, znaczy dobrym w granicach tego, jak może być dobry bandyta, prawda? Bo to też jest, można być honorowym bandytą, a można być bezwzględnym bandytą. Ale ty tam chciałeś być złym, z tego co ja pamiętam. Ciężko być złym. Później postanowiłem się nawrócić, ponieważ świat tego nie rozumiał, mojego postępowania tam i miałem wszędzie przechlapane, gdzie się pojawiłem. Trochę się zaczęło robić trudno. Najgorszy był przypadek taki, że spotyka się takich NPC-ów. To też jest bardzo fajna sprawa, w którym trzeba wyssać jad. Nie wiem, czy miałeś. Miałem, nie raz. Tak. I tam jest... Karnaś ssał tam jad, nawet się tym pochwalił. No. Tak, i tam jest taki motyw, który chciałbym, żeby inne sandboxy zaadaptowały, ponieważ po pewnym czasie skrypty zaczynają się powtarzać, tak? Czyli spotykamy tych samych gości z tymi samymi problemami. Tak, znowu to samo go spotykam. Bo musisz ssać. Tak, i to jest taki motyw, że ten... Ten NPC mówi, znowu mi ugryzł wąż, nie? Musiało mu się spodobać, słuchaj. Tak, a Arthur Morgan mówi, znowu, jak możesz być tak głupi po prostu, nie? Wiesz, fajny bo motyw. Bo ludzie się nie zmieniają. Fajny właśnie motyw, żeby... Słuchaj, to była szansa na romans, a ty to zaprzepaściłeś. Ominąć ten taki, wiesz, zwykły... To nie Mass Effect. Mechaniczne powtarzanie skryptów, jak to mam w wielu miejscach w sandboxach. Także jest to taki element dodany. No i oni... Ale przynajmniej sama gra na to zwracała uwagę, słuchaj. Tak. Bo niestety w większości gier to jest powtarzane i za to, wiesz, że im pomożesz, możesz sobie wybrać jakąś broń lub jakiś tam fajny ciuszek z dowolnego sklepie, storu. Tak. W sklepie. I problem... Jak będziesz wysysał mi jad, możesz założyć ten mały ubranko wspaniałej uczennicy. Tak, i czasami albo możesz za darmo... ubierz się jak mleczarka, kiedy będziesz wysysać mi jad. Czasami możesz za darmo naprawdę wartościowe sprzęty sobie kupić i problem pojawił się z byciem złym, problem pojawił się w momencie, kiedy w sklepach... Nie chciał, żebyś mu wysysał jad. Nie. W sklepach po prostu nie mogłem wziąć tej darmowej broni czy darmowego przedmiotu, bo miałem za zbyt niski honor. Mhm. Więc musiałem troszeczkę nadrobić z tym honorem, zacząłem postępować bardziej uczciwie, jak na bandytę przystało z dzikiego zachodu. No i... Bardziej uczciwie. No i pojawiły się challenge, które wymuszały na przykład na mnie pociągnięcie przez kilometr jakiegoś nieszczęśnika na lasso, tak. Prawda? Czy przyjechanie 10 zwierząt na śmierć, stratowanie, które jakoś nie licują z honorem, ani też z moimi własnymi preferencjami, bo zazwyczaj nie lubię krzywdzić nikogo, zwłaszcza niewinnych osób, więc głupie rozwiązania właśnie takie, które wprowadzają dziś, to wprowadzają, znaczy wybijają cię z imersji tak naprawdę. Ale wiesz, to jest... Tak, po czym mówisz, wiesz, to jest irytujące? Czy też tak miałeś? Mm-hmm. Jak bycie złym w Red Dead Redemption jest strasznie, strasznie ciężkim zawodem. Bo nawet na wielkiej pustyni, na pustkowiu, jak kogoś i widzę, jedzie na mnie człowiek na koniu, ja wyciągam broń, żeby, wiesz, go obrabować i nagle się pojawia oczywiście trzecia osoba, która jest świadkiem i już pędzi po szeryfa. 15 sekund później wielka obława na mnie leci i muszę uciekać. No nie, i to mnie nie ma nikogo, pustkowie, nagle się świadek pojawia. Tak. Nie możesz zrobić burdy w salonie, nie możesz obić się chował w krzaku. Tak, obić mordy w salonie raczej nie możesz zrobić zbytnio, bo od razu zaraz jakiś szmaciarz leci po szeryfa. No i jeszcze, to i tak lepiej niż jak w Wiedźminie trzecim, gdzie kurczaki donosiły, z tego co ja pamiętam. No tak. Ale to jest ta mechanika, która męczy gracza. Męczy. No, bo w Doksach nie było nawet tak z tymi wszystkimi kamerami. No właśnie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której wspomnę tutaj. Bardzo mnie to zaskoczyło, bo akurat jeżeli chodzi o te wszystkie animacje różnego rodzaju, które tutaj Rockstar zaimplementował w tą grę, to jest naprawdę wysoka półka, to jest poziom filmowych rzeczy. Zaskoczyła mnie jedna rzecz, że w trakcie gry w pokera, którą ja bardzo dużo czasu spędzam. Ja też. Redemption, świetne jest. Ani
animacje są naprawdę tak zapętlone, tak powtarzalne. Chodzi mi o animację twarzy, kiedy wygrywa jakiś z tych osób siedzących przy stole, on robi dokładnie, tak, każdy robi te same ruchy. Ten straszny uśmiech, jak on zagarnia. Uśmiech, spojrzenie w prawo, w lewo, każdy jeden grający robi to samo. Tak, zawsze. Tak. Nie ma żadnych rozbudowanych animacji. Michał, próbować ten podcast. Także najgorsza gra roku. Dobra, dziękuję. Konsolajte, twoja najgorsza gra roku. I najlepsza. Nie było takiej. A, czyli wszystko średniaki, tak jak mówiłem. Nie, od samego początku. Bardzo dobry rok. Polega na tym, że żeby coś nazwać najgorszą grą roku, to naprawdę musi być crap totalny. Fallouta nie grałem, bo po prostu mam awersję tej serii. A wszystkie inne gry były na takiej zasadzie, że nawet jeżeli były irytujące, czy coś tam, tak jak Tomb Raider, który teoretycznie rzecz biorąc można powiedzieć, że był najgorszą grą roku, to też nie był najgorszą, bo w sumie i technicznie i tam pewnym osobom dawał radochę i tak dalej, mnie bardziej męczył, jest tytuł, niż faktycznie dawał zabawę. Tytuł, ale... Dobra, no to może nie najgorsza, ale gra, która była dla ciebie największym rozczarowaniem w 2018 Tomb Raider. roku. Liczyłeś na więcej i się zawiodłeś. Chyba Darksiders 3. Nie wiem, po tylu latach przerwy i w zasadzie rzecz biorąc oczekiwań, jak zwał, tak zwał, jeszcze te, wiesz, zapowiedzi, że tak, tak, stary zespół robi i tak dalej, bla, 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 to dostajemy grę, która wygląda biednie, gra się tak sobie, rozwiązania są na zasadzie dwa kroki w tył, pół kroku do przodu, ale ktoś się potknął i w zasadzie przeturlał się do tyłu z powrotem. Bo na samym początku, jak w to grałem, to tak, okej, dobra, no, Darksiders, no, system walki trochę inny, no, dobra, trochę uproszczone, okej, każda część, czyli całe dwie. Ale z tego, co ja słyszałem, to oni wrócili tam do starego systemu walki po jakimś patchu. Nie wrócili do systemu, przynajmniej nie z tego, co ja widzę, chyba, że jakiś patch był dziwny. Ale ogólnie, pół żartem, pół serio, dzięki usłudze na Xboxie odpaliłem sobie, bo mi się nie chciało szukać, tak już jestem leniwy, półki przeglądać i tak dalej ze starymi częściami Darksiders. A dobra, już ściągnę, whatever. I sięgnąłem pierwszego Darksiders i drugiego Darksiders. Pierwszy Darksiders wygląda lepiej, gra się lepiej, postać jest ciekawsza, levele są ciekawsze, system jest ciekawszy, wszystko jest lepsze, kurde, niż Darksiders 3, który praktycznie, rzecz biorąc, pomijając kwestię już ile lat dzieli te... Jedynka mi się bardzo podobała z tego, co ja pamiętam. Jedynka jest fantastyczna, ja ci powiem, że teraz, jaką po tej trójce odpaliłem tak dla żartu, żeby sobie nawet sprawdzić, nie, czy ja dobrze pamiętam, bo to wiadomo, jak czasami pamięta się coś, a potem odpalasz tak. Wspomnienia były lepsze, bo ludzki mózg ma to do siebie, że po prostu pewne rzeczy niweluje i ci bardziej dopowiada, jak się powinno coś pamiętać. No i tak potem próbowałem wrócić do tej trójki i tak, nie, ja już nawet nie chcę tych DLC, ja już nie chcę nawet tych dodatków i tak dalej, co mają wyjść, po prostu nie. I o ile postać dla Consolite największym pozytywnym zaskoczeniem 2018 roku to było Darksiders 1. Trochę nawet tak. Nie wiem, z którego roku. Po 2000 któregoś. Nie, ale... Zacząłeś tak. O postaci Furii. Furia jest fajną postacią, w sensie jest złośliwa, sarkastyczna, tak jak lubię. Potem ma taki, powiedzmy, story arc, który sprawia, że staje się bardziej taka do polubienia przez innych ludzi, nie? Trochę naciągana, ale jest. Ale tak czy siak, dobrze tą postać poprowadzili. Gdyby nie ta postać, to bym po prostu powiedział, że ta gra była beznadziejna, że to postać alfa, oszukana i tak dalej, udająca pełnoprawny produkt. Ale dobra, tą postać się udało im zrobić. Ale nawet takie właśnie głupie porównanie, że teoretycznie biegamy po jakby tych samych lokacjach, co Darksiders 1, to wygląda gorzej. Po prostu gorzej to wygląda. I artystycznie, i stylistycznie, ogólnie pod względem technicznym, jeżeli chodzi o wykonanie, po prostu jest to tak biedne, tak bolesne tami, że gdyby nie to, że to się nazywa Darksiders, że ma ten sam klimat, podobne zachowanie i ma postać Furii plus naleciałości poprzednich części, czy jest kilka cutscenek, jest kilka nawiązań do poprzednich części i tak dalej, to bym powiedział, że to jest jakiś fan project. Więc ogólnie fajnie, że wyszło, super, nawet chciałem kupić kolekcjonerkę ze wszystkimi figurkami, ale dzięki Bogu i cena, i dostępność sprawiły, że no nie dało się. Więc jestem 1500 zł mniej w kieszeni, a nie jestem, zaoszczędziłem. A Darksiders 3 mogę powiedzieć, że jeżeli to miał być powrót serii po tylu latach, a to strasznie słaby tam. I mówię to bardzo, bardzo wielkim problemem, bo chciałbym, żeby ta gra była. Chciałbym, żeby była na zasadzie, patrzcie, kurde, tyle lat, że ci się narzekali, że nie ma Mrocznej Zeldy. Dostaliście Darksiders 1, nikt nie kupił. Dostaliście Darksiders 2, nikt nie kupił. Zamknęli studio, teraz zrobili trzecią część. Z teoretycznie starym zespołem, ze starego studia. I co? No i macie za swoje. No dobra, słuchajcie, ja mam jeszcze jedno pytanie, jeśli chodzi o... Już może nie podsumowanie, ale bardziej patrząc w przyszłość, w 2019 rok. A mianowicie, na jakie gry czekacie? Żadną.
czyli konsolaitę już mamy z głowy, to teraz może Karnaś? Mm. Też krótko i zwięźle. Nie, bo tak się zasłuchałem w tego Darksidersa i tak dalej. Ale jakie było pytanie? Takie... Pytanie było, na jakie gry czekasz w 2019, czy w ogóle czekasz na jakieś? Na jakie? Już RDR 2 było i tak, minęło. Znaczy, czekam... On czeka na RDR na peceta. Z najbliższych, ja najbliższych premier to jestem ciekawy Anthem, ale nie wiem, czy kupię, nie jestem pewien, bo obawiam się, że to będzie gra nie dla mnie, ze względu na mechanikę, rozgrywki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ty to kurwa, Karnasz. Dalej, na pewno czekam na The Last of Us 2. Nie powiedział tytułu. Czekam na The Last of Us. Ale to miałeś na myśli od początku, The Last of Us 2? No tak. Czy jakąś inną grę? Czyli na tą grę czekam. Tak? Dobrze, nie wiedzieć, pewien... bym się nie domyślił. No ja też bym nie powiem. Ja bym powiedział, że już mówisz o następnej nie, grze. Nie, no czekam na tą jedną, a na Anthem... A kiedy to wychodzi w ogóle? A wiesz, że nawet nie wiem, ale chyba za kilka miesięcy. Na pewno w tym roku, no. No nie wiem, czy na pewno. No, myślisz, że to może być startowy tytuł na PS5. Myślisz, że przełożą? No myślę, że wyjdzie. Nie no, śmieję się, ale... Ale tak ogólnie to tak jak mówię, też ten problem taki, który wymieniłem na początku, nie ma żadnej jakiegoś poważnego, dużego RPG-a, na którego bym czekał w roku 2019. I to mnie też bardzo boli. No. I na pewno nie czekam na Resident Evil 2, bo pode mnie jakoś... Wiem, że wszystkim się podoba ta gra, a mnie jakoś nie bardzo. Wszystkim się podoba dlatego, bo grają w demo gry, która udaje grę, którą kiedyś teoretycznie grali, ale nie grali, tylko nie słyszeli i nie mają pojęcia tego, jak to faktycznie wyglądało i jak to zostało zaadaptowane. Bo jak grasz to demo i grałeś dwójkę, prawdziwą dwójkę... Grałem i net recenzowałem. Zauważysz, że to jest taki fan project tak, trochę. Tak, przy dokładnie. Okazji, bo to teoretycznie fani robili pierwotnie. Ale chodzi o to, że w oryginalnym Rezydencie dwójce były specyficzne ujęcia kamery, były specyficzne lokacje i było specyficzne tempo. Tak, tutaj tego tutaj nie mamy ma. Mamy kamerę z czwórki, mamy inny układ tego wszystkiego, mamy dodane nowe mechaniki, tak jak wrzucanie tych desek, żeby zabić okna i tak dalej. Tak. Mamy trochę pozmieniane elementy, mamy rozbudowane zagadki. Ja się śmieję, że prawdopodobnie w dniu premiery będzie na zasadzie, że ludzie będą: oj, Jezu, jakie to trudne, to trzeba myśleć, bo są zagadki. Tak. Ale ogólnie chodzi o to, że to jest taki reimagining, a nie taki remake tak naprawdę, bo tutaj strasznie dużo rzeczy zostało zmienionych i to jest tak, że wygląda jak kaczka, kwacze jak kaczka, ale to nie jest kaczka. Dokładnie tak. To jest tak, jakby na przykład powiedzieć człowiekowi, który nigdy w życiu kaczki na oczy nie widział, ale no słuchaj, wygląda mniej więcej tak i narysował tą kaczkę. I tak ta gra na razie wygląda. A tu pies. No niestety, to właśnie dlatego tak mówię, jak tylko włączyłem... Ale tak czy siak to może być jeden z lepszych tytułów z jednego prostego powodu. Opierają się na Rezydencie dwójce, który moim zdaniem i wielu ludzi, którzy lubią Rezydenty, jest najlepszym Rezydentem z całej serii aż do czwórki. To prawda. Bo masz dwie ścieżki, dwie postacie, między tymi postaciami interakcje, co prawda nie w grze per se, ale w trakcie rozgrywki się zmieniają, bo jak na przykład grasz Leonem i jakąś tam zagadkę rozwiążesz, potem grasz Claire, to się pojawia sytuacja, że wchodzisz, ta zagadka już jest rozwiązana i nawet się pojawiają komentarze w stylu chyba Leon tutaj był, czy coś tam, chyba, że grasz Claire i rozwiążesz tą zagadkę, to potem Leonem grając. Tak. Mimo, że ta gra jest liniowa, to ja ją skończyłem kilka razy, bo właśnie to było fajne, plus na koniec dema jest zwiastun, gdzie pokazują i Hanka, i Tofu. Tofu to była postać bonusowa, którą się dostawało za skończenie gry poniżej chyba 2 godzin, czy tam ileś, już nie pamiętam dokładnie. To jest kawałek po prostu serka tofu, jedyną broń, jaką masz dostępną, to jest nóż. No właśnie. No dokładnie, gra może być dobra, ale no tak jak mówię, chyba nie jest dla mnie. No jakoś mi się jakoś nie pasi mi to. Tak więc ja sobie odpuszczę na pewno na premierę, więc na to nie czekam. No ja sobie odpuszczę chyba Devila też, ale to szczegół. No właśnie, o tej grze w ogóle, o właśnie, ja nie wiem, jakoś po pierwszym... Też kolejna gra, która pode mnie pokazuje, że no, coś zrozumieli, ale może nie do końca. No właśnie, nie do końca. Nie do końca, no. Tak więc... Ale kto wie? Lubię oceniać te gry no po właśnie. Demach, nie? Ale no tempo walki, tak okej, nie wiem, tym ludzie mieli problem z tą muzyką i tymi eskami, bo tam tak prosto się robi eski, że się w pale nie mieści. Tak.
No zobaczymy, tak, zobaczymy jak będzie. Nie wiem, no po prostu nie wiem. Ja już mam uraz po prostu tego, że seria się nazywa Devil May Cry. Kurwa, Dante nie ma nigdy w tym. Dokładnie, dokładnie. Ale to jest też taki motyw, takie żerwanie troszkę takie... No, nieważne, może będzie gra dobra, no nie... nie... Dobra, zobaczymy. A konsolajty, ty masz jeszcze jakieś gry, na które czekasz, nie czekasz, czy nie? Bo ja tak mówię, powiedziałeś, nie na początku, ale teraz... Na nic nie czekam, tak? Na Residenta też nie czekam. Wyjdzie, to sobie kupię i pogram i fajnie, ale to nie jest tak, że jest cokolwiek, na co czekam. Jest jedna gra, na którą faktycznie czekam, ale... No. Po pierwsze, nie ma żadnej daty premiery. Nie ma nawet oficjalnej informacji, że będzie. Jest tylko zapytanie ze strony producentów od SNK, czy ludzie chcieliby kolejnego Metal Slug'a. Jeżeli ta gra wyjdzie w 2019, kupuję ją w dniu premiery od razu, nawet jeżeli będzie beznadziejna, czy to się z jednego prostego powodu, to jest Metal Slug. Mm. Ale tak poza tym, to naprawdę ciężko mi powiedzieć, że w tym roku jest jakikolwiek tytuł, na który, o Jezus, nie mogę się doczekać, tak, będę siedział i grał i w ogóle, jak będę siedział w pracy, to będę myślał tylko o tej grze i w ogóle i tak dalej, oj. Nie, nie ma takiej gry w tym na razie. Po prostu nie ma. Albo będzie kolejny remake, albo kolejna kontynuacja, albo jakiś reimagining nieszczęsny, albo coś z gatunku, no prawie jak to, ale nie. Bo na przykład Ori 2, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, tak? Na pewno w to zagram. Ale czy ja to czekam? Nie. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, ale nie czekam na to z zapartym tchem. Tak samo jak Bloodstained. Jeszcze jakbyś zapytał mnie 2 lata temu, bym powiedział, tak, kurwa, czekam. A teraz, wyjdzie to wyjdzie. Po prostu nie ma nic, co by sprawiło, że ojej, to będzie coś wyjątkowego. Bayonetta 3 też nie czekam. Nawet nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Nowy Metroid, się dowiedzieliśmy, cholera. Na jakie gry konsolajta nie czeka. No taki, dokładnie, taki rok, taki dziwny rok jest. To nie jest rok, to jest kwestia tego mnie, rynku. Jak dla mnie ten rok się zapowiada fajnie, ale o tym za chwilę. Randall, a ty masz jakieś gry, na które czekasz, czy ty już się całkowicie przerzucasz na czytanie i oglądanie serii? Mały sternach jest. Red Dead Redemption Exclusive Deluxe Pack. W przypadku nas, osób zapracowanych, to jest pytanie, czy się na coś czeka. Nie, po prostu gry wyjdą. Ja czekam, nie czekam może, ale na pewno chciałbym zagrać w przyszłym roku. Śledzisz. We wspomniane tutaj przez konsolajtę Ori and the Will of the Wisp, bo bardzo dobrze się bawiłem. Pamiętam do dzisiaj, jeszcze kciuk mam cały czas opuchnięty, jeszcze mi nie zeszła opuchlizna od poprzedniej części. Ale przyznaj, że moje tutoriale na YouTubie ci pomogły zajść. No myślę, żebym nie dał radę, tak. Ginso Tree bym na pewno nie pokonał, gdyby nie konsolka. Na pewno czekam, czy nie czekam, po prostu, ale na pewno zagram, jeżeli wyjdzie w 2019 Psychonauts 2, bo w jedynkę się bawiłem dobrze i to chyba jedyna taka platformówka 3D, którą ja uważam za taką dla mnie osobiście jako kultową, tak, którą poświęciłem naprawdę sporo czasu, znakomicie się bawiłem i jeżeli jedyną platformówkę 3D miałbym wymienić, która w jakiś tam sposób była dla mnie ważna jako gra w którymś momencie mojego życia, to na pewno Psychonauts, także mam nadzieję, że wyjdzie w tym roku, mam nadzieję, że sprostają temu, co obiecują. Nie sprostałem, ale miej nadzieję. No ale miałbym taką nadzieję, że tak powiem, i chętnie zagram. No i trzecia gra... No zacytuję mojego ulubieńca, czyli obniż swoje oczekiwania. To no, się ja już, mniej, nie, ja już nie mam tak wysokim, no w tym wieku się już nie ma. Natomiast jako że chyba jako jedyny tutaj z was wszystkich grałem tylko w DMC, czyli tę abominację, jak niektórzy tę grę określają, my się bawiłem bardzo dobrze. Nie jest abominacja, tylko to jest gra z gatunku, zróbmy coś z dupy totalnie, dajmy to ludziom, którzy się nie znają, a dokładnie, potem poprawmy po tym ludziom to, co się kurde dało naprawić. No niestety z gówna bata nie ukręcisz. Dokładnie i myślę, że dlatego ta mi się wersja tak Definitive, czy jak oni to nazwali, to było myślę, okej. Że dlatego mi się tak podobało, DMC. Dalej beznadziejne, ale okej. I na pewno będę chciał zagrać też właśnie w piątkę, tak? Tą niby kanoniczną piątkę, numerek jest... To się jeszcze okaże. Nie wymawiaj słowa kanoniczne w tym przypadku. Więc to gra, która chyba wyjdzie najwcześniej z tych wszystkich, które ja wymieniłem, no i w zasadzie to tyle. Na nic innego nie mógłbym wskazać, jeżeli chodzi o gry, które na pewno chciałbym zagrać. Nie czekasz na Crackout, czy nie? Czyli nigdy nie od razu? Nigdy nie grałem, nie znam tej serii w ogóle, przykro mi bardzo. Od razu zapytam wszystkich. Naprawdę nie widzę. Czyli nikt nie wierzy, że Cyberpunk wyjdzie w tym roku? Ja. Chyba jest jasne i oczywiste. Karnaś, ile razy mam ten żałosny dowcip powtarzać? Premiera Cyberpunk
jest podana w tytule. Ale wiecie, ale wiesz, ale wiesz, wiesz, że mi zależy już o jednej rzeczy. O jednej rzeczy bym chciał wspomnieć jeszcze. Nigdy nie grałem w Kingdom Hearts, także wydaje mi się, że po długim czasie, bo ta seria chyba wychodzi po kilku latach, prawda? No. Z przyjemnością zagram w to, tak? Bo tam będą wszyscy. Cały Disney i w zasadzie wszystkie te postaci z tych japońskich gierek. Ale to jest nowy Disney. Ale okej, no stary też pewnie będzie jakieś tam nawiązane. Ale głównie nowy, no. Elsa. Na pewno jako taki, wiesz, trudno by mi się było... Fu, co ja gadam, Randall, let it go. Trudno by mi się było cofnąć teraz do tych wcześniejszych może gier. Nie wiem, czy któreś z nich są jeszcze obecnie grywalne, czy dostępne. Są wersje HD na PS3 i PS4 i są całkiem grywalne, tylko musisz się przyzwyczaić do kamery, która niestety przypomina ci stare lata, ale po pół godzince, godzince max... Jesteś w stanie się przyzwyczaić, bo po prostu system jest na tyle zabawny i gra jest też na tyle zabawna. Jeżeli dla ciebie ten cały patent Disneya jest tak jakby motywem zachęcającym, to szczerze powiedziawszy powiem ci, że lepiej chyba będzie, jak sobie tą kolekcję kupisz po prostu za jakieś psie pieniądze, bo to jest tanie teraz na PS4 i na Xboxa chyba też wyszło. W każdym razie mam to na celowniku też jeszcze. Jeżeli gdzieś tam się trafi, to może spróbuję jeszcze Kingdom Disney, Hearts. Uważaj, Randall cię namierza. Tak. I to wszystko w zasadzie, nie? Dobra, a jeśli chodzi o mnie, to ja mam kilka gier, na które czekam. Najbardziej i z takim już trochę zapartym tchem to Sekiro Shadow Die Twice, czyli kolejną grę z mojego ulubionego studia From Software. Nikt się nie spodziewał tego niesamowitego zmianu kierunku toku rozumowania. Tak. To twist znikąd. Tak. Twórcy twierdzą, że to będzie coś zupełnie innego niż do tej pory. Aha. Że bardzo się starają się, żeby było inaczej. Czyli ja jak patrzę na gameplaye, to widzę po prostu kolejnego członka rodziny Soulsborne. Tak jak chcesz mi powiedzieć, że nie zginę po 5 minutach? No właśnie myślę, że zginie. Dziękuję. To mi chodzi. Dziękuję. To już nie nagam. Dalej uważam, że to będzie gra z tym... też o dosyć wysokim poziomie trudności, oparta głównie na walce, a też te drobiazgi, które tam się różnią, czyli tam dodali skradanie się, dodali to, że można zabić przeciwnika jednym ciosem, jak się dobrze podkradniesz, dodali to bardziej mobilne poruszanie się. Natomiast śmieszy mnie, jak słyszę, czyli że... poruszanie się dodali. Takie szybsze poruszanie się na takiej lince. O to mi chodzi, no nie takie mozolne. Tak, no. Tak, bo będzie można skakać, będzie można spadać w przepaść, bo do tej pory, jak się spadło z dużej wysokości, to się ginęło, a teraz jednak będzie można tam skoczyć na dół. Ale inaczej. No właśnie teraz masz nie zginąć, tylko już mógł zeskakiwać z dużych wysokości, a poza tym będziesz miał tą linkę, co też powinno nieco zmienić. Natomiast dalej to będzie seria... Czyli zrobią Prince of Persia tego z 2000. Mi to nie pomoże. Dalej to będzie gra oparta głównie na walce. Śmieszy mnie, jak słyszę w ogóle, że tam na przykład ma duże znaczenie to, że będą dwie waluty. Moim zdaniem to nie ma żadnego znaczenia w ogóle, jeśli chodzi o samą grę. Tak, będziesz musiał zbierać jedną do jednych skilli, a drugą do drugiej. Podobno ma nie być kary za śmierć, takie jak do tej pory było. Czyli to nie jest tak, że się tą... Nie będziesz zbierał dusz. Czy nie będziesz tracił tych walut, jak nie dobiegniesz tam do miejsca swojej śmierci. Jakby. No, czyli tak, tak, tak. Ale jakaś kara za śmierć podobna ma być, tylko ma być bardziej osobista, tak powiedział twórca Miyazaki. Ale jaka to będzie kara, to... Będziesz miał komentarz, you suck. Napiszaj mi na ekranie, karnaś, nie graj. Bardzo możliwe. W każdym razie, ja powiem wam, bo tak, ja mam w Soulsborne przegrane masę godzin. Wiemy. Dlatego nie uśmiecha mi się granie w jeszcze raz to samo. Nie ucieszyłbym się na przykład, gdyby powiedziano, o słuchajcie, wychodzi Dark Souls 4. Natomiast bardzo chętnie zagrałbym w coś nowego. W Bloodborne 2. I mam nadzieję, że to Sekiro jednak będzie się na tyle różnić od tych poprzednich gier, że będzie mi się w to grało ciekawie. I prawdopodobnie, no prawie na pewno będzie to grało, szybciej, kupię, albo karnaś już usypia. Na premierze, to albo prawie na premierze. No słyszałem, jak ziewasz. To nie ja. Mocno liczę na to, że Red Dead Redemption się pojawi na PC-cie. Bo szczerze powiedziawszy, jak oglądałem te nagrania... Nie przejmuj się, inwestorzy także liczą. Bardziej niż ty, jak podejrzewam. Jak oglądałem te nagrania na konsoli, to nie uśmiecha mi się w to grać na konsoli. Na przykład takie Bloodborne to dosyć chętnie ograłem na konsoli. Musiałem się tam przestawić. To tak jak ty narzekałeś na poziom trudności, Karnaś. Mhm. Ja tam w pierwszej lokacji, pierwszą lokację przechodziłem przez 3 dni.
przyzwyczaiłem się do nowego pada, bo do tej pory na padzie z tego no ja ci nie grałem. Gratuluję, że jesteś taki cierpliwy. W ogóle na padach mało grałem, więc musiałem się w ogóle nauczyć. Co prawda wcześniej, tam powiedzmy rok wcześniej ograłem Demon's Souls na padzie, ale jednak Demon's Souls było dużo, dużo, dużo prostszą grą niż te kolejne z to serii tak Souls. To tak żartem pół sery ci wtrącę na sekundkę. No. Nie mogę się doczekać, jak właśnie po tym Rezydencie 2 demo na PC-cie będą same headshoty, a na konsoli będzie wrzut na dupie. Poziom trudności na konsoli hard, na PC-cie easy pickings. Zobaczymy. Z innych gier, na które czekam, to na przykład jest taka gra Rage 2. No, w jedynkę grałem krótko. O tym mówili w zeszłym roku. Tak, a powiem ci, że znaczy ja co do tego, to jest bardziej taka gra, którą jestem zainteresowany, a nie, że jakoś bardzo na nią czekam i że na pewno ją kupię, ale jak widzę to, co się dzieje na gameplayach, te niesamowite rzeczy, które można robić, to mi się to podoba. To zobaczysz to w grze 2-3 razy na krzyż. No właśnie niekoniecznie, bo tam będą skille, których będzie można używać w walce i mnie taka zabawa właśnie kręci, to mi to się jest podoba. Problem. Ale starą sobie to jest problem ten, co konsolka powiedział jakieś pół godziny temu, że to może wyglądać dobrze na zwiastunie, na trailerze, ale w ostatecznym rozrachunku może ci się to znudzić po prostu po kwadransie. Znaczy, ja może, powiem w ten sposób. Mówię, dawno temu była taka kobieta, która zajmowała się produkcją zwiastunów do filmów i była taka anegdotka, że film był beznadziejny i zwiastun też był beznadziejny i skręcali ten zwiastun, po czym ona stwierdziła, no teraz to wygląda jak film, który ktoś może obejrzeć. I tak może być dlatego, też z tą grą tak naprawdę, że... Dlatego ja tej gry nie kupię na premierze, ale jestem nią zainteresowany i być może kupię ją albo na promocji, albo jeśli naprawdę się okaże, że jednak jest super. Słuchaj, nie okaże się. Ja kupiłem Mad Maxa długo po premierze, a to jedno z tych studiów, które robią tą grę, to też tam ludzie z Mad Maxa... najnudniejsza gra dekady. Pracują. To nic nie znaczy. Ja byłem Mad Maxem zachwycony, bardzo mi się to podobało. Dobrze, ale pytanie brzmi, jacy ludzie? Bo to jest no na tej samej zasadzie jak w tym roku. Dlatego jakoś zgadzam się z tobą, konsola i te, dlatego nie napalam się na Rage 2 jakoś bardzo. Ale daj mi dokończyć. No, bo dajesz. W tym roku też wyjdzie kilka gier, które są robione przez podobno oryginalne zespoły albo byłych pracowników jakichś firm. I w zeszłym roku i na przestrzeni ostatnich lat regularnie powtarzała się mantra, że byli pracownicy firmy. I tak było z Yooka-Laylee, że byli pracownicy Rare. No. To jest haczyk, na którym trzeba złapać tych kupujących. Tylko właśnie problem polega na tym, że jacy ludzie. Bo jak na przykład przy Yooka-Laylee przejrzysz sobie listę płac, to się okazuje, że ten trzon Rera to są ludzie, którzy byli odpowiedzialni albo za konwersję na Game Boya, albo za jakieś popierdółki. Tak samo jak ostatnio była taka bijatyka w zeszłym roku. Też niby robiona przez byłych twórców Rare. I jak patrzysz, to tak, no gościu pracował przy Killer Instinct. No dobra, no super. Ale cała reszta? Nic znaczącego nie zrobiło. Dlatego ja się z tobą całkowicie zgadzam i nie jest tak, że się na tą grę jakoś niesamowicie napalam. To już w takim razie koniec świata nadszedł, bo ktoś się ze mną zgadza. Mi się podoba, nieprawda, bo co chwila się ktoś z tobą zgadza, już wiesz. Oj, nie, ale to jest taki żart, który się powtarza regularnie. No. Inną grą, na którą też czekam, która wychodzi już, bo 22 stycznia, to jest Hong Kong Massacre. I to też na podobnej zasadzie jak z Rage. Wyjdzie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. To jest z kolei gra trochę podobna, tam jest widok z góry, i to jest taka szczelanka trochę w klimatach tych filmów Johna Woo z takimi efektownymi zwolnieniami. Nie wiem, czy oglądaliście jakieś gry. Hotline Miami. To Hotline Miami nie. Takie? Coś pod... Trochę wygląda... To jest podobno inspirowane Hotline Miami. To wygląda podobnie, ale z gameplayu widać, że to jest zupełnie inna gra, bo Hotline Miami... Czy ta gra będzie dostępna... inne tempo. Czy będzie dostępna w Chinach, czy już jest ucenzurowana? Już jest zbanowana. Nie mam pojęcia, nie interesuje mnie to. Potem co jeszcze? Jest kilka takich gier, z których wychodzą kolejne części. To jest na przykład Wasteland 3. Dwójka nieszczególnie mi podeszło, chociaż mocno liczyłem na tą grę. Może z trójką będzie lepiej. The Search 2. I jedynkę prawie skończyłem. Prawie, robi wielką różnicę. Wiesz co, w tej jedynce był o tyle problem, że o ile technicznie ona była dosyć dobrze zrobiona, to tam na przykład leżał, moim zdaniem, czy może leżał, to nie za dużo powiedziane, ale nie najlepszy był układ poziomów, rozplanowanie. Czy tam nuda była w pewnym momencie, bo biegałeś po tych samych lokacjach w kółko i tak dalej. Tak, gra cię zmuszała do... samo i to takie korridor
porno było w cudzysłowie. Też, a poza tym jeszcze czasami też dawali super trudnych przeciwników, albo w dużych ilościach tych przeciwników. Tak, balans był beznadziejny. W sensie nie beznadziejny było balans. Dokładnie tak. Jest szansa, że być może w dwójce dwójka będzie lepiej zaprojektowana i powiedzmy tam też technicznie, mechanicznie trochę ciekawsza. Co jeszcze? Ale to jest ta gra, na której po prostu powiedzmy, że jestem nią zainteresowany. Obserwujesz. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Potem Nio 2. Jedynka, jak wiecie, ostatecznie mnie trochę znużyła. To jest gra, do której ciągle chcę wrócić kiedyś tam, ale... Nioch. Nie skończyłem jej. Ale z tego, co ja słyszałem, to się nie mówi nioch, czy nio, czy coś, tylko nio. Po prostu nio. Jak to w końcu jest z tą nazwą, bo ja już kurde się gubię. Nie wiem. Też nie wiem. Potem jeszcze jest taka gra Phoenix Point. Może być ciekawe, jeżeli im się to uda. Ale bo... To jest gra strategiczna. Tego mówię, że to może być ciekawe, jak przez... się uda. Tam niby opiekuje się i tworzy tą grę twórca tych oryginalnych UFO, w której ja się zagrywałem. Absolutnie to nic nie znaczy. No. Już ta marka tak została już... Nie to chodzi. Po prostu wszystkie te powroty przez ostatnie lata, czy na Kickstarterze, czy w tych AAA-ach i tak dalej, pokazały jedno. Ci ludzie, którzy kiedyś coś stworzyli, nie mają pojęcia, plus jeszcze jest ta kwestia tak z Kojimą i kilkoma innymi, że o, Kojima zajebisty Bóg i tak dalej, bla, bla, bla. Jakiś tam inny gościu, zajebista gra, coś tam. A potem się okazuje, że ileś tam procent tej gry, która była naprawdę najlepszą częścią, to nie wymyśliła ta osoba, co była na pudełku, na zasadzie nazwisko i tak dalej, tylko po prostu jacyś ludzie przy okazji, kiedy jeszcze ta osoba tych ludzi słuchała. A kiedy no już dobra, niestety ale urósł to... w piórka, no to ups. To mnie się w miarę podoba to, co ja widziałem na gameplayach, bo już trochę pokazano i dosyć ładnie jest ta i ciekawie ta gra jest dalej narysowana. Znaczy. Ale pożyjemy, zobaczymy. No. Ale tak jak mówiłeś, to jest też kolejna z tych gier, które ja obserwuję, nie czekam jakoś... Jest na wishliście w Steamie, jak będzie promocja. Zapartym tchem i ten... I mocno jestem zainteresowany Sekiro i tym Red Dead Redemption. Jakby wyszło na PC, to byłbym przeszczęśliwy i pewnie też bym kupił na premierze te dwie gry. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o podsumowanie roku i tam Kanasia coś spojrzenie... czeka, bo już się pobiłem. No już mówiłem, na co czekam. Być może na Anthem? Powiedział... Dobra, już nie muszę powtarzać. Ty już zaliczone. Sobie powiedziałeś. Niech on już nic, na nic więcej nie zna. Wywołujesz wilka z lasu, Consolite. No. Consolite. Tak chciałem powiedzieć. Ponieważ... Możemy zrobić później konkurs. Kto lepiej wypowie. Nie, konkurs ile razy... Na nową ksywę, nie, nową ksywę. To mówiłem ci, żebyś liczył mi punkty. Tam dwa razy chyba dobrze powiedziałem, albo trzy. Jak cię poprawiłem. Dobra, nieważne tak. Już. Za każdym razem, kiedy Michał mówi źle Consolite, będziemy... Umiera kotek! Odstrzeliwują dzika. Nie w politykę, nie. Absolutnie nie. Ponieważ jakby Randall było politycznie, to bym powiedział coś innego, ale wiesz co. Jest przemęczony i nie ma czasu, to ja bym chciał jeszcze posłuchać, czy masz coś jeszcze do powiedzenia na temat Red Dead Redemption albo tej drugiej gry, na którą masz na dzisiaj, czyli Red Dead Redemption. Red Dead Redemption nie grałem, natomiast sprawdziłem sobie, wpadło mi po prostu w Humble Monthly, które jeszcze z jakichś powodów sobie też nieznanych opłacam. Zapomniałeś się naulować. The Dark Side Detective. To jest taka znowu w pixel arcie przygodówka, którym takim ciekawym gimmickiem jest to, że składa się z takich króciutkich rozdziałów i teraz rozwiązanie takiego rozdziału to jest case. Głównym bohaterem jest Francis McQueen. Francis? Tak, to jest detektyw śledczy, policji, który rozwiązuje różne dziwne sprawy. Przeważnie w te sprawy jest jakiś element nadprzyrodzony, zaangażowany, tak. No i rozwiązanie takiej sprawy to jest jakieś 20-30 minut gameplayu. Takich spraw w pierwszym sezonie, który już się ukazał, który właśnie ogrywam, to jest chyba 5-6. Drugi sezon też już jest w planach, obecnie jest jakieś tam w formie beta testów. Jest to nie to tyle sympatyczne, że każda taka sprawa składa się tam z 5-6 ekranów takich typowo przygodówkowych, tak?
które rozwiązuje się na typowy dla przygotówek point and click sposób, tak? Czyli trzeba porozmawiać z kimś, jakiś przedmiot przenieść w dane miejsce, użyć go w danym miejscu. Jest to dość proste, jeżeli chodzi o tę warstwę taką tych zagadek, to jest naprawdę bardzo, bardzo prosta, jeżeli to chociażby do tych starych przygodówek. Natomiast takim moim zdaniem wyróżnikiem tego tej gry jest coś takiego, że jest ona bardzo, bardzo mocno naznaczona humorem, tak, bardzo intertekstualnym, jak to się ładnie mówi, czyli tam nawiązującym do różnego rodzaju rzeczy znanych z popkultury, tak, filmów, seriali, nie wiem, no, książek też różnego rodzaju. Jest taki motyw na przykład w drugim rozdziale już, kiedy rozwiązujemy zagadkę w nawiedzonej bibliotece, no i nie mogłoby się to obyć też bez jakichś nawiązań do literatury i w zależności od tego, w jakim jesteśmy dziale tej biblioteki, bo jest dział, gdzie jest horror, gdzie jest literatura młodzieżowa, gdzie jest literatura w jakieś poradniki jakieś, tak, to pojawiają się postaci... 50 sposobów, jak sprawić, by był zadowolony w łóżku. Tak, pojawiają się postaci z zmarłych pisarzy. No, tak wychnąłem się bardzo, kiedy trafiłem na jednym z tych pokoi na duchy na przykład grających w szachy Terry'ego Pratchetta i Douglasa Adamsa. Bardzo, bardzo fajny taki ukłon pod adresem moich ulubionych pisarzy. Ale jest też Lovecraft. Fajne, rzuć z tego gameplay. Wrzucę, może jeżeli mi się uda. Jest też na jednym piętrze jest Lovecraft grający z Edgarem Allanem Poe w szachy też. Znaczy może oni grają w szachy, oni się spierają o coś. To bardziej logiczne. Oni się spierają o to, kto napisał najstraszniejszą książkę. No, okazuje się, że nic nie wiedzą o życiu Jon Snow, bo jeden z takich tutaj spoiler, jednym z takich rozwiązań, które trzeba tutaj wcielić, to jest to, że trzeba im przedstawić jedną z najstraszniejszych współczesnych książek. No i tą najstraszniejszą współczesną książką to jest Young Adult Romance, tak? Zanosimy im i oni stwierdzają, że nic straszniejszego nie byli nigdy za życia, ani po śmierci w stanie stworzyć. Nie, take it away! I możemy kontynuować grę dalej. Poza tym, tak jak wspomniałem, jest dużo takich właśnie nawiązań też, akurat dwie sprawy, które rozwiązywałem, były paranormalne, gdzieś tam nawiązujące do tematyki horroru, czyli też mieliśmy nawiązania chociażby do Omenu, do Szóstego Zmysłu właśnie w tej też, także na pewno jest taka sympatyczna gra, która jako przygodówka Puntik sprawdza się właśnie dla osób, które mają mało czasu, chcą sobie wejść 30 minut, 20-30 minut, rozwiązanie takiej sprawy trwa. Fajne dialogi są oczywiście takim absurdalnym, a bardzo abstrakcyjnym humorem naznaczone, także naprawdę wszystkim fanom point and clicków, którzy mają jakiś niedosyt tego typu gier ucześnie, a chcą coś takiego krótkiego, niezobowiązującego czasowo pograć, to jak najbardziej The Dark Side. A ty już to skończyłeś? Detective. Skończyłem dwa rozdziały do tej pory. A ile jest? 5 lub 8, no nie wiem, nie ma tego dużo, ale naprawdę jest to bardzo fajne. Zazwyczaj jednym detektywem jest właśnie ten główny nasz bohater, Francis McQueen. Drugim jest jakiś taki detektyw typowy, taki tak zwany krawężnik, który zawsze mu tam pomaga w tych rozwiązywaniu spraw. Tak, to jest taki jakby sidekick jego. Zawsze są w to jakieś tam demoniczne siły. Widzę, że teraz są 9 spraw. W początku było 6, teraz jest 9, bo oni dodają darmowo, tak? To darmo może dodają, to było 9, sprawy. Tylko im się cyferka obróciła. Może. Dodają bonusowe sprawy, co za darmo dla wszystkich posiadających grę, związanych też te sprawy z jakimiś tam, powiedzmy, okolicznościami takimi jak Boże Narodzenie czy Halloween, także dodatkowo okolicznościowe sprawy dodają. Także polecam, jeżeli wam podobało się Tumbleweed Park, czy lubicie point and click, a coś szybkiego, niezobowiązującego, takiego podnoszącego może w jakimś stopniu na duchu, z dużą dozą humoru, to wydaje Randall, mi się, że muszę ci podziękować. Dobry wybór. Tak. Bo dzięki temu, co teraz powiedziałeś o detektywie, to mi się przypomniało, że w 2019 wyjdzie gra, i taka mam nadzieję, z moim ulubionym gierkowym detektywem, czyli Murphy, a mianowicie Poise and Pawn. Muszę po prostu, kurde, nie mogę się teraz doczekać, jak mi przypomniałeś, że w tym roku zagram. Czyli jednak masz taką grę. Wiesz, to jest takie bardziej guilty pleasure, bo ja po prostu jestem fanem tych starych przygodówek, które były z gatunku takie, wiesz, FMV, że masz całą masę filmików bezsensownych i tak dalej. I tych gier było strasznie dużo w tym momencie, potem one z dnia na dzień praktycznie zniknęły, a po Tesla Effect to czekam na Poison Pawn z jednego prostego powodu, a mianowicie głównego bohatera Texa Murphy'ego, który jest, nie wiem jak to nazwać, ale czymś, czym byłby Frank Drebin, gdyby był bardziej kompetentnym detektywem. Po prostu teraz jak Randall opowiadać o tych detektywach i coś tam o takich zagadkach, coś tak, kurde, Tex Murphy przecież by... Mnie się też przypomniała gra, która ma być w tym roku, a na którą też jeszcze, znaczy mówię, nie też, nie jakoś bardzo czekam, ale jestem nią w miarę zainteresowany, czyli Jedi Fallen Order.
Fallen Order. Fallen prędzej. No, Fallen Order. Co? Ma być to gra akcji podobno, podobno ma być tam kampania singleplayerowa. Podobno. Podobno. Wiesz, po Battlefroncie to już wszystko jest możliwe. Ale czekajcie, czy jakąś grę anulowali ze świata Gwiezdnych Wojen? 1900 coś tam, czy jakoś zwało? A nie wiem, ale w każdym razie miało być, a nie będzie. Jakaś single... To skasowali to, co wszystkim mi się podobało na prezentacji, a potem nie będzie. Bo to mogła być dobra gra, więc nie zrobimy jej. Za małe możliwości na DLC, wiesz, i lootboxy i tak dalej. Oj, tam z lootboxami to wiesz. Nie, ale long story short, faktycznie tak się człowiek teraz tak pili respekcji, powiedzmy, ryczaju, to że dopóki faktycznie nie przypomnisz sobie, że coś, co ci się podoba, albo coś, czym możesz być zainteresowany, teoretycznie wychodzi w tym roku, to nic nie ma. Ale jak już właśnie ktoś ci zapoda jakieś hasło takie kluczowe, to ci się przypomni, że ej, w tym roku to wyjść, albo ej, to może teraz będzie, albo coś. Bo na przykład jest taka ciekawostka, że bardzo dużym cichaczem okazało się, że będzie remake Panzer Dragoon robiony przez teoretycznie polską firmę. Rzeczywiście. Przynajmniej polskiego wydawcę. Ale jest tak, wiesz, cicho, sza, że nic o tym nie wiadomo. I praktycznie rzecz biorąc, okej, fajnie. Ale z drugiej strony, jak się potem przejrzy portfolio tej firmy, to tak ojej. Szkoda, że to oni, tak? Znaczy nie szkoda, że oni, tylko że ciężko mieć wysokie oczekiwania i tak okej, będzie fajnie, kiedy patrzysz i widzisz takie rzeczy, że no w sumie nic takiego dobrego nie wydali. Tak samo jak z Franco 2, który teoretycznie teraz został przejęty przez inny zespół i tak dalej. Mieliśmy tą gierkę, której diagnoza jeszcze nie powstała i chyba nie powstanie, bo już nie mam siły. Z naszym ulubionym dinozaurem. Tak, nie, to było świetne. Tak. Piękna gra, która od początku zaintrygowała mnie tym, że się zbagowała, a to szczegół. I teraz tak, wiesz, gadając z tym gościem, zrobiłem taki pseudowywiad. Oczywiście wszystko takie z gatunku będzie, nie będzie, whatever. I szczerze, jaką mam mieć teraz nadzieję, że ten zespół zrobi coś dobrego? Że dowiezie, tak? Wiesz, dowieść to żadna sztuka teraz. Dostarczyć produkt, który faktycznie będzie cokolwiek reprezentował sobą. To już inna bajka. Ale tak właśnie, to jest takie bolesne, że tak właśnie chociażby z tymi, nie wiem, o, bo to robią byli twórcy czegoś tam, nie znaczy. O, to jest kontynuacja tej serii, to nie znaczy. Oj, to będzie coś tam, nie będzie. Po prostu już tak wszyscy ci producenci, wydawcy przyzwyczaili, że nawet jeżeli masz jakieś takie, nie wiem, ostatnie resztki po prostu zaufania, na przykład ja cały czas ufam Platinum, tak? Mimo, że wydali kilka kiepskich gier po drodze, ale przynajmniej dało się zauważyć, że dobra, tu mieli mało czasu, tu mieli okrojony budżet, tu robili pod tak zwaną metryczkę i tak dalej. To jeszcze im ufam, tak? Ale jeżeli chodzi o pozostałe jakiekolwiek firmy, ludzi, którzy coś mówią, Kojima included, po prostu przykro mi niezmiernie, ale nic nie znaczy, po prostu to absolutnie nic nie znaczy. Nie ma chwilowo żadnej firmy, żadnego studia, żadnego wydawcy, który reprezentuje cokolwiek sobą poza pustymi obietnicami. W najlepszym wypadku będzie tak, jak żeśmy żartowali na podcastu, że na 7 na 10 po prostu, taki dopracowany średniak, jak dobrze pójdzie. Ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje, to chwilowo nawet już tego nie można oczekiwać. Tak, tak, te kwestie zaufania potraciliśmy chyba do... A, słuchajcie, jeśli chodzi o te anulowane gry z Gwiezdnych Wojen, to był taki projekt, nad którym pracowało studio Visceral, a potem przejęło to Vancouver i to było skasowane. Tak, natomiast, coś tam to się nazywało, taka dziwna data była. Natomiast nad Fallen Order to pracuje studio Respawn i to jest dalej... Pod koniec roku jest premiera. To dalej nic nie znaczy. Tego nie anulowano. Jeszcze. No tylko tak mówię dla porządku. Słuchajcie, co, chcecie parę słów na temat tego sprzętu, co kupiłem? No, chcę wiedzieć, co kupiłeś. Bo przy okazji to będzie fajne. Segway do... Teraz sobie uświadomiłem, że to jest największe negatywne zaskoczenie tego roku. I może nie jest to per se gra, ale to jest najgorszy produkt tego roku, zdaniem. To znaczy? PlayStation Mini Classic, czy jak się to kurde nazywa. Aha, to. No to prawda, to była wtopa. Nie, to było po prostu z gatunku, nie chcę być specjalnie złośliwy, ale pewnie wyjdzie, że jestem, więc co mi szkodzi? To jest idealny przykład tego, jak marketing potrafi spierdolić wszystko, nawet jeżeli podają mi na złotej tacy idealny produkt, który po prostu przeda się od razu. Będzie naprawdę, nic się nie da z tym zrobić, tylko nie dotykajcie tego, tak? Ale i tak to spieprzą. I to jest właśnie PlayStation Mini Classic. Po prostu jestem pod ogromnym wrażeniem, jak można było schrzanić coś,
co w zasadzie nie wymagało absolutnie żadnej pracy. Nintendo pokazało, że można zarobić na nostalgii, na debili fanach. Sony stwierdziło, okej, my też zarobimy. A potem się okazało, że nawet nie potrafią absolutnego minimum dostarczyć. Mm. Jedyne pozytywne rzeczy, jakie mogę powiedzieć, to, że okej, obudowa jest ładnie wykonana i są dwa pady z kablem, który nie wymaga dokupienia przejściówki, która przedłuża ten kabel. Ale wszystko inne, o mój Boże. Po prostu, no. O mój Boże. I najlepszym przykładem jest tego to, że ja swoją kupiłem za 250 zł. Niecałe dwa tygodnie po tym, jak premierowa cena była prawie 500 zł, bo tam od 469 zł do prawie 500 zł kosztowało. Ja tu widzę 199, widzę ofertę. Kurwa mać! Nie, ale tam nie dowieźli nic, ani technicznie, ani zestawem gier. Emulator nawet, jest prawda? Do dupy. No właśnie, właśnie. Bo nawet nie wykorzystali tego emulatora, który jest w PlayStation 3 i w PlayStation 4. Nie wykorzystali praktycznie rzecz biorąc absolutnie nic z tego, co ten emulator oferuje. Poszli po najmniejszy nieoporu, wrzucili ISO jak jest. Jedyną rzeczą, przy której minimalnie się wyślij, to to, że jak masz grę więcej niż na jednej płycie, to wciskają przycisk open, zmieniasz płytę. Wow. Ale tak poza tym naprawdę nie ma tam absolutnie żadnej wartości, bo większość tych gier albo możesz kupić sobie na PlayStation Network, albo po prostu kupić sobie na Allegro czy coś. A tak z ciekawości, pad dołączony, jak on się prezentuje na tle, tego, jeśli pamiętasz oryginał, jak on się prezentuje na jego właśnie tle? Sprawdzałem z oryginalnym padem na oryginalnej konsoli i ci powiem, że działanie, wygląd i tak dalej, poza drobnymi różnicami w plastiku, to spoko, ale ciężko mi powiedzieć, bo te moje pady od PlayStation 1, te oryginalne, nie te z analogiem i DualShocki, to już są tak starte, że nie wiem, czy tam była jakaś tekstura taka, wiesz, tak jak w tych nowych, czy po prostu już się starło od używania. No, no tak, no to tyle lat. Czyli jednak gdyby się postarali, to by dowieźli, no. Znaczy powiem tak, dobór gier, wow, forma wydania i cena na dzień dobry. Bo teraz, jak to tak mówisz, kurde, no 190 kosztuje. No tak, 200 zł bez złotóweczki, tak. No to okej, za 200 możesz kupić, tak? Bo wartość tych gier, która jest na tym moneterze, to w zasadzie jest opłacalna teraz, tak? Mhm. Te gry nie są najlepsze wszystkie, bo to jest taki dziwny wybór z gatunku, no musimy coś dopchać i tak dalej. Na przykład cieszy mnie, że jest Jumping Flash, który był prawdziwą pierwszą platformówką 3D, nie do końca, ale nie tak. Fajnie, że są inne gry i tym podobne, ale jak sobie na przykład porównasz z tym, co jest na japońskiej wersji, tak, o, Parasite Eve, super, fajnie by było to zagrać sobie, nie? Mhm. O, sorry, nie zagrasz. Inne tytuły, no, no, fajnie, ale tak, tak, ty lubisz tak smokać, psiąkać i ślinić się czasami, że tak, no to na tej samej zasadzie można podsumować. Mam nadzieję, że Nintendo da radę w Mini 64, bo to jedyna nie nadzieja. Nie będzie Nintendo 64. Nie będzie? O, powiedzieli, znaczy, że na razie nie ma planów. Szkoda, to wielki zawód dla mnie w tej. Prawdopodobnie się skończy na tym, że wydadzą kompilację na Switch. Szkoda, szkoda, wielka szkoda. No dobra, słuchajcie. Ale jak twój sprzęt? Jak mój sprzęt? Ja sobie kupiłem dwie rzeczy. Na gwiazdkę, to znaczy się myszkę Logitech G502. Hero. No, no. Logitech, ale kontynuuj. Logitech G502 Hero. I tak. Ale Hero prawie dobrze mówiłeś, jest ok, jest postęp. Dobra. Jak ja się nauczę mówić po angielsku przy tym człowieku, to po prostu szok. Eine kleine Pumpernickel. That's Deutsch, meine Freunde. Głównym powodem, dla którego kupiłem sobie tą myszkę, bo w tej mojej poprzedniej brakowało mi przycisków dodatkowych, które znaczy ona tam miała, ale nie wystarczająco miała dużo. Miała tylko lewy. Przepraszam, przypomniały mi się myszki do Maca, że miały tylko jeden. Akurat przycisk. Lewych to miała dwa. A to w Dark Soulsy grasz u niej? Na niej? Teraz jednak te gry mają masę różnych rzeczy, czynności, dodatkowych skilli różnych takich. No wiem, makras, skróty i tak dalej. I mi wiecznie brakowało tych przycisków. Tutaj jest nieco więcej. Tutaj jest 12 przycisków z tym, że ta rolka się liczy za 3, bo można ją na boki. Natomiast... A do jakiej gry? Tak powiem, tak konkretnie? Znaczy, jak na jakie? Do jakiej gry konkretnie ewentualnie? Nie, to się programuje po prostu, no. Ale nie, czy ty ją kupiłeś do jakiejś konkretnej gry, czy po prostu... Nie, nie kupiłem jej do jakiejś jednej konkretnej gry, tylko po prostu ileś ostatnich gier, w które grałem, na przykład Batman Arkham Knight, albo
ten Assassin's Creed Odyssey, tam jeszcze wcześniej też były jakieś takie gry. Po prostu jest masa różnych dodatkowych takich skilli, oprócz ciosu słabego, lekkiego, czy tam czegoś. Batman to po prostu masa ma tych gadżetów, które można używać. Ale ja grałem Street Fightera na Amidze z jednym przyciskiem na joystick. Ale w takie gry... Ja nie mówię, że się nie da, nie? Wszystko się da, jak się... Takie gry się gra na padzie, panie kolego, nie na myszce i klawiaturze. Ale ja nie lubię. Znaczy, wiesz co, ja często próbuję grać w te gry na padzie, ale w gry na padzie to ja gram tylko w sumie w bijatyki chyba i w ścigałki i w platformówki czasami. Mhm. Natomiast w pozostałe jakoś dużo wygodniej mi się gra na klawiaturze i myszce i wiesz. Owszem, jak zaczynam grę, to często biorę pada i próbuję z padem, ale bardzo często wracam do tej do myszki i klawiatury, dlatego chciałem sobie kupić jakąś taką myszkę, która miałaby tych przycisków nieco więcej pod ręką. No i ta ma więcej, tylko że tak wygodnie dostępnych, bo tak ogólnie rzecz biorąc, oszczędzę wam technicznych szczegółów, bo to sobie można sprawdzić w internecie, jak ktoś jest zainteresowany, jak bardzo czuły jest tu sensor, czy jakie ona ma rozmiary, czy wagę, to bez sensu mówić, mi się wydaje. Jest bardzo wygodna w używaniu. Ma taki fajny bajer, na przykład ta rolka, ona ma dwa tryby. Albo się przesuwa tak po jednym kliku, albo można zwolnić jakby hamulec i wtedy ta rolka, która jest z takiego ciężkiego metalu zrobiona, kręci się dłużej. To jest bardzo fajna sprawa, brakowało mi tego w mojej ostatniej myszce, bo w ten sposób można scrollować, czy tak komentarze rozpędzić. Ile takie cudo tak, kosztuje? Można ją rozpędzić i to leci w dół, w górę. Co, ile cebulionów takie cudo kosztuje? No ona kosztuje tam ponad 300 chyba, ale udało mi się kupić za 250. Troszkę dużo, chociaż. No. Dobra, natomiast jeśli chodzi o takie przyciski wygodne do używania, bo ona niby ma tych 12, ale... Ale wygodne jest 4. No, żebyś wiedział, że koło 4 jest właśnie... Przepraszam, ale po prostu z doświadczenia to mówię. Ale to i tak więcej niż w poprzedniej roce. Oczywiście oprogramowanie wszystkie masz, klawisze tak? są... Tam zainstalowane, oprogramowanie do tej myszki masz zainstalowane? Oczywiście, mam, oprogramowanie jest wygodne, wszystko można sobie programować. Właśnie ja o to pytam, jednego, ja o to pytam, bo ja nigdy nie korzystam z jednego przycisku. Nie lubię takich programów. Ja korzystam dosyć często, na przykład w Dark Soulsach jest coś takiego, żeby wykonać kopnięcie, to nawet na padzie trzeba przycisnąć dwa przyciski naraz. A to może sobie makro zrobić. Ja mogłem sobie na myszce zrobić makro dokładnie. Cheaterze! I to było wtedy z jednego przycisku. To nie jest cheat, to jest skill. No dobrze, dokładnie. Niech będzie. Okay. Po prostu wykorzystujesz możliwości, które są ci dane. A klawiaturka? Możesz skorzystać, czemu by nie? Myszka ma może trochę dziwny wygląd, ale w dłoni leży bardzo wygodnie. Macie jakieś pytania? A klawiaturka? Tak. No. Klawiaturka. Nie, ja mam bardzo ważne pytanie, czy się świeci. No właśnie, świeci się? Tak, świeci się, to znaczy się świeci. Zmiennie? Jest logo, które się świeci. Owszem, kolor się zmienia, jest w ogóle 3 profile. Na stronie pisze, że niby 5, znaczy tam teraz jak przeglądałem stronę, no to tam niby pisze, że jest 5 profili, ale ja tam pod tym moim oprogramowaniem czekaj, nie profile, wiem. Profile to masz na myśli to, że masz. Kolory się zmienia, tak? Jak ktoś nie, się robi? Profile gracza. Cicho. W sensie, że masz tak, pod jednym tak, profilem gracza. Minę, makro i tak dalej, tak? Tak. A czy możesz sobie to... z poziomu myszki przełączyć, czy musisz... Mogę sobie z poziomu myszki, bo jest osobny przycisk na to. Tak, i takie profile są 3, że mogę je sobie całkowicie tam zmodyfikować. Że każdy przycisk, fajne, powiedzmy, będzie robił coś innego niż... No to masz to samo, co ja mniej więcej w mojej myszce, tylko że ja tego używam do pracy bardziej, że na przykład w Photoshopie mam takie skróty przepisane, w Premierze mam takie skróty, a w innych programach mam po prostu jakby takie, powiedzmy, z defaultu, to jest podstawy podstaw, czyli iść tam Ctrl-Z i badziewia. Bo do gier to po prostu już w grze można ustawić. A czy tutaj też masz, tutaj też są takie, to co ty mówisz, pod różne programy albo pod gry gotowe makra zrobione, żeby można... Aha, czyli po prostu tak jak standardowo, że... Załadować. Może sobie przypisywać, jak ci wygodniej, tylko tak, profil. Tak, tak. No, natomiast jeśli... Pół żartem, pół serio. Kisor. Z tym świeceniem się to tak naprawdę już pół żartem, pół serio, bo to feature jest gatunek fajnie, ale no wiadomo, po co? Wiadomo. To masz skalę RGB do wyboru, czy jakieś tam konkretne kolory podstawowe? Wiesz co...
wydaje mi się, bo to ja sobie przypisałem jakieś podstawowe kolory po prostu, ale do wyboru jest, widzę, mogę sobie dowolnie wybrać kolory na każdy profil. Gatunku, ale wiesz, ja sobie po prostu przypisałem 3 kolory, żeby mi się profile odróżniało i tyle. Nie? Każdy tak teraz robi. Tego korzystam. No serio, każdy natomiast, tak robi po prostu. Natomiast jeśli chodzi o klawiaturę, to kupiłem sobie Corsera Strafe RGB Cherry MX Silent. I tak, jest to mechanik, z tym, że mechanik taki absolutnie... Czekaj, jaka nazwa? Corsair Strafe. To jest klawiatura Corsera. Corsair. Mhm. Strafe RGB, mówię pełną nazwę, Cherry MX Silent. And Silent, but dead. No, nawet Google mi wytegowanofa, o kurczę. Chciałem sobie prawie kupić jakąś klawiaturę mechaniczną, bo ty się pytałeś, Karnaś, jakiś czas temu, dlaczego się oparłem na mechanika, bo tam... Uparłem się na mechanika, bo już... Bo lubię jak stuka. Właśnie nie. A nie stuka? Ja muszę mieć cichy sprzęt, bo ja gram w... No nie dziecko, ale żona śpi. Ten sam pies. Nie lubię być w nocy budzona, wyobraź sobie, stukaniem. Mhm. No niesamowite, kurde, jakąś dziwną żonę masz. Wszystkie kobiety ubóstwiają być budzone w nocy. Wiesz, jak to zabrzmiało? Nie lubi być budzona stukaniem. Dlatego komputer mam specjalnie zrobiony tak, żeby był bardzo cichy. Twoje żarty, to wiesz. I zależało mi... chciałem sobie kupić w ogóle mechanika dlatego, ponieważ psuły mi się w tych moich poprzednich klawiaturach klawisze. Mhm. Po prostu wysiadały po jakimś graniu. Co? No mocno dusiłeś. No oczywiście, że tak, rozbierałem, czyściłem i tak dalej, tylko że psuły mi się same te... A, styki po prostu. Tego już nie miałem, no. Wiesz, ja na tym gram i to gram dużo, więc wiadomo, że te przyciski będą zużywać się szybciej. Dlatego zależało mi, żeby kupić sobie jakiegoś taniego mechanika, żeby mi się te przyciski tak szybciej zużywały. 500 zł. A w razie wypadku można było te przyciski wymienić bez problemu. I ten Corsair właśnie daje takie możliwości, a poza tym jest całkowicie podstawowy. To znaczy nie ma tam jakichś, nie wiem, jakichś szmerów, bajerów multimedialnych. Chuje dzikie węże. Nie, tak znaczy dalej. Ja pytam się zawsze o to głośność, bo trend tak, u nas jest pytanie, taki, że... Pytanie o głośność. Mhm. To tak, no moja żona na swoje ucho stwierdziła, że ta klawiatura jest minimalnie cichsza niż ta, którą miałem poprzednio, która była taką, powiedzmy, klawiaturą tanią gamingową, którą kupiłem gdzieś tam za 150 zł chyba. A propos, ten Corsair kosztował 250 zł w jakiejś przecenie. Aha, no bo tu widzę cenę 457 zł widzę. Nie, no bez przesady. Tyle to bym na klawiaturę nie dał. Czekałem na przecenę i się doczekałem. I ona ma właśnie takie przyciski specjalnie wyciszone Cherry MX Silent. No właśnie też czytam właśnie o tym. Widzę, bo sobie znalazłem. No a poza tym to jeszcze ma podświetlenie. Ma też oczywiście tutaj każdy przycisk można sobie zaprogramować. Możesz mówić i pisać jednocześnie. Tak? Nawet jeżeli jest dosyć dużo. To jest... Randa żyje. Tak, ocknął się. Żyję i słucham z uwagą, bo taka klawiatura z wyciszonymi przyciskami to skarb. Ma ten wydzielony blok numeryczny, widzę, bo teraz jest ten motyw, że często nie mają te klawiatury teraz. Bo się żyje i wierzga. Znaczy, natomiast jeśli chodzi na moje ucho, to wydaje mi się, że jednak ta klawiatura jest tak minimalnie od tej poprzedniej głośniejsza, ale się nie jest taka bardzo głośna. No, pewnie tak. Natomiast albo żona już się tak przyzwyczaiła, że to już dla niej jest cicho. Z rzeczy, do których ja nie umiem się przyzwyczaić przy tej klawiaturze, to jest taki dosyć wysoki skok klawiszy. Bo w tej poprzedniej jednak miałem... No właśnie ja lubię tak dużo, ja właśnie nie lubię płaskich klawiatur, bo... Z bajerów, które są, powiedzmy tam, mi akurat potrzebne, bo ja często gram ze światłem zgaszonym, tam powiedzmy wieczorem albo w nocy, więc jest ona podświetlana, tak, i można sobie też bardzo dowolnie tutaj modyfikować niektóre klawisze na takie kolory, na inne kolory, żeby migało. Padło pytanie, ile dałeś, bo Karnaś też mówił o 500. Padło pytanie, 250 zł dałem. Tak, no normalna... Takie promocje wynajdujesz? Cena zwykła to tak widzę 499, 540 zł, więc nieźle trafiłeś. Znaczy, to kupiłem chyba z tego, co ja pamiętam, w XCOMie. Promocja. Ding, ding dong, lecą pieniążki dla podcastu, ding dong. Donate. Donate. A z innych bajerów jeszcze, z których... który jest taki sobie, to ta klawiatura ma dodatkowe wejście USB, tylko nie wiem dlaczego z tyłu klawiatury, a nie na przykład z boku, bo z boku byłoby to dużo wygodniejsze. No i masz odpowiedź. Żebyś nie korzystał.
I sprawdziłem tylko, czy to działa i od tego czasu ani razu nie użyłem, bo właśnie musiałbym bardzo, ja mam klawiaturę umieszczoną na takiej wysuwanej półeczce, więc muszę to bardzo wysuwać, żeby skorzystać z takiego. Czyli niewygodne USB. Mało wygodne, lepsze byłoby z boku. No ale powiedzmy, że jak będę miał kiedyś zajęte wszystkie te na obudowie, którą mam na dole, to wtedy mogę sobie użyć takiego dodatkowego USB jeszcze. Mhm. Albo możesz podczepić kabelek z przejściówką. Ja o głośność zawsze pytam o głośność zawsze w przypadku klawiatur mechanicznych. No to mówię ci właśnie. Wiesz dlaczego, bo ludzie, no. Jest taki trend, że ludzie kupują sobie mechaniki, ale nie zwracają uwagi na właśnie na to i kupują na ogół te wersje blue, czyli te, które się nadają do pisania, a nie do grania. I często, ja jest, wiem, tak, wiem. Często jest tak, nawet czasem widzę na streamach, jak ludzie grają, słyszę, że mają te Cherry Blue na przykład, albo te Otemu Blue i tak dalej, które są przeznaczone do pisania, są świetne do pisania, a do grania, no już nie bardzo. Ale ludzie nie zwracają na to uwagi, mówią, okej, okay, bo mam mechanikę. Mi się gra na tym dobrze. Mhm. No pomijając ten wysoki skok klawiszy, to głośność mi nie przeszkadza. Uważam, że gra, że klawiatura jest w miarę jak na mechanika cicha. Mhm. Bo to nie znaczy, że jest jakaś super cicha. Nie jest super cicha, słychać ją. No to fajnie, w dobrej co nie trafiłeś, to gratuluję. Szkoda, że nie trafiłem. No i tak trzeba było tam ileś kasy wydać, ale ja uważam, że za mechanika i za taką myszkę, która też jest bardzo dobra, to uważam, że warto było tyle dać. Dobra, tyle na temat nudnych tych sprzętowych rzeczy. Gry, słuchajcie, minęło 2 godziny 10 i przechodzimy do gier. O, Randall się obudził znowu. Wow! Mówiliśmy o grach wcześniej już? No trochę mówiliśmy, ale głównie ale mówiliśmy o tych z 2018. Dobrze, ja będę zmykał pomału w takim razie. Dobra. Zresztą on już powiedział o wszystkich jednej grze. Tak, ale bardzo wartościowej, tak, która się złotymi głoskami zapisztoli gier. Spokojnie, wytniemy znaczy? Ciebie. Z przyjemnością posłucham sobie was, później o czym już będziecie opowiadali, co będziecie rekomendować, a ja tymczasem się pożegnam. Cieszę się, że mogłem znowu dołączyć, mimo mojej takiej absencji, jeżeli chodzi o granie. No, trzeba było cię za uszy ciągnąć, ale się udało w końcu. Tak. Dobrze, za uszy. I cóż, do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i bye bye. No, to cześć. Całych trzech. To był Randall, który odjechał w stronę zachodzącego słońca. Bo w Londynie jeszcze słońce nie zaszło, chyba. Nie wiem. Za to Brexit mają. I don't care. Opuszczasz mnie. Dobry ten dziki zachód ma Dolby Surround. Niezły zasięg Wi-Fi'u masz. Słuchajcie, wyście grali, widzę, w ileś gier we dwóch, to znaczy się są i u ciebie, i u Karnasia, to może opowiecie, co byście chcieli najpierw. Może ten nieszczęsny Bóg Wojny. God of War? Nie? Co chciałeś powiedzieć? Dead of War. Żebyśmy go mieli z głowy, tak. Może tak, to? Więc zacznijmy od niego. Wojowniczy tatuś. Nie chciałem, żebyś mnie znowu poprawiał. Bóg wojny. Nie. Dlatego wybrałem tą bezpieczną opcję. Silence boy. No myśmy już o tej grze mówili zbyt wiele. W diagnozie. Zbyt wiele. Kluczowe tak, stwierdzenie zbyt wiele. Ja mam z tą... To można krótko. Ja mam z grą taki problem jeden. Tak naprawdę nie ma się generalnie do czego w niej przyczepić, ale gra niezmiernie mnie zmęczyła. Znużyła mnie. Po prostu nie mam ochoty dalej w nią grać. Jestem... A może za wysoki poziom trudności wybrałeś? Właśnie nie o to chodzi. Nie podoba mi się, może chodzi o to, że nie podoba mi się tak bardzo klimat nordycki, tak jak w poprzednich częściach, czyli wiesz... Mi się podoba. No właśnie mi nie. Ja, nie ma dla mnie takiej apili jak te poprzednie części. Lubię mitologię Greków i Rzymian, nie bardzo lubię aż tak bardzo mitologię nordycką i to być może to jest ten problem, dlaczego ta gra mi się tak nie podoba. No i ten boy, ten chłopaczek. Ale powiedz mi, jak sama fabuła, ta podobno genialna fabuła, relacja ojca z synem. Ale czekaj, bo tu dwie ale nie, ale to umieszczasz dwie rzeczy. Ale czekaj, poczekaj. Umieszczałeś dwie rzeczy. Słyszałem pochwały. No. Weź, oddziel fabułę i tą relację ojciec z synem. Zacznijmy od fabuły. Nie, Karnaś, oddziel fabułę od scenariusza. Okej, ale dobrze, to najpierw może o tej relacji krótko. Ta relacja ojca z synem to wszędzie opisywane, jakie to niesamowite, super, świetne, prawda? Wiecie, kto najbardziej na tym jedzie? Szczególnie teraz w internecie w ostatnich miesiącach. Ten twórca God of War, jak on tam jest? Corey Barlog, tak? Jak on tam się nazywa? Jak zwał, tak zwał, nie ma znaczenia. Tak.
On co chwilę o tym mówi, jak, co on by nie zrobił, jak to tego, o tych relacjach i tak dalej. Już miałem dosyć już tego. Bo tak naprawdę to się sprowadza do tego, że ten chłopaczek irytująco coś mówi, a Kratos mówi do niego silence boy, albo coś boy, zrób to boy, zrób tamto boy, strzel boy, albo nie, coś Karnasz, tam. Nie, ty grałeś polską wersję, ty powinieneś mówić chłopcze. Chłopcze. Ja mogę mówić boy. Przepraszam, tak, chłopcze, co chwilę to chłopcze. I powiem szczerze, no, i dla mnie to nie ma żadnego jakiegoś takiego efektu wow. No, dla mnie jest to irytujący gnojek, który lata wokół mnie i strzela z łuku. No przepraszam, no, takie mam wrażenie. I to mi się nie podobało tak naprawdę. No. Więc takie zachwyty niesamowite. Okej, może to nie jest takie złe, bo on jako NPC jest świetny. Jego sztuczna inteligencja jest taka, że tam pomaga w walce, rzeczywiście, okej. Ale nie jest coś, że ja bym mógł paść na kolana, naprawdę. No. To jest tak, to jest ta jedna kwestia, którą się nie zachwycam. Natomiast co do samej fabuły, ja wiem, czy mi się podoba. No tak jak mówię, ja nie lubię nordyckich klimatów aż tak bardzo. Gry. No nie skończyłem, ale już jestem prawie na końcu. No. Ale to jestem mu w każdej... Przy każdej grze możesz mu tak powiedzieć. Karnaś, zamki się nie skończyłeś. Ta walka z Baldurem już na samym początku taka, Boże, ci bogowie walczą na te pięści. O mój Boże, się tłuką i tłuką, a Baldur mówi, że nie możesz mi zrobić krzywdy i coś tam. I to trwało, ile to trwało? 5-10, nie, ile ta walka trwała? Dobre kilka minut, prawda? No z kascenkami tak. No właśnie, tak więc to było trochę męczące. Oczywiście, wow, tak się na to patrzyło, to rzeczywiście, wiesz, fru, ubudu i tak dalej, jak w filmie jakimś tak dalej, ale no nie wiem, nie jestem w stanie powiedzieć, że mi się God of War nowy podobał tak bardzo jak poprzednie części. Bo zresztą ja to powiedziałem też w nagraniu diagnozy. W jednej z poprzednich części zaczynaliśmy grę od tego, że walczyliśmy z Hydrą, prawda? Natomiast nowego God of War zaczynamy... Nie, sorry. Hydra była w pierwszej części. Proszę. Właśnie, tak. A nowego God of War zaczynamy od tego, że ścinamy drzewo. I to jest moje podsumowanie God of War. Dlaczego tak. Mam z tą grą problem? No ja z tą grą mam wiele problemów. Ale co ciekawe, ta gra jest dobra. Ja nie mówię, że ona jest bardzo zła, czy jakaś... Ona jest poprawna. No dla ciebie tak, dla mnie bazuje, jest okay. Nie. God of War bazuje na tej cienkiej granicy pomiędzy totalną tandetą, a czymś, co się ludziom będzie podobać. I problem polega na tym, że oczekiwania po pewnym względem są już tak obniżone, że wystarczy dosłownie parę drobnych detali, żeby ludzie nie zwrócili uwagi na absolutnie nic, co sprawia, że ta gra jest przeciętna. No ale to powiedz mi konkretnie, jakie masz zarzuty do tej gry. To na początek powiem to, co uważam za dobre w tej grze. Pierwsza rzecz i ostatnia, Christopher Judge, czyli tak zwany Tilk ze Stargate Atlantis. Nie, sorry, Stargate SG-1 i przy okazji Stargate Atlantis, czyli no głos Kratosa w wersji angielskiej. W polskiej wersji nie wiem, kto jest głosem. Nie pamiętam, ktoś tam, chyba mówiłem. Nieważne, nie interesuje mnie to. Nie gram w polskiej wersji. Ja zapomniałem. Zapomnieć można, kto to jest. I to jest dobra zmiana, bo faktycznie pasuje ten taki mega niski głos. Już trochę, no powiedzmy, doświadczony życiem w cudzysłowie. I to jest dobre. Ale problem polega na tym, że dają mu niestety kwestie do grania. Co by nie mówić, Christopher Judge jest aktorem wizualnym, to nie jest aktor głosowy. Bo okej, fajnie jest czasami słuchać sobie albo oglądać jakieś stare odcinki SG-1 w stylu That is correct, Daniel Jackson. Albo indeed, tym jego głosem takim. No właśnie. Tak, ma te takie kwestie, takie monologowe w stylu teraz musimy pójść tu i tam i zrobić to, bo twojej matce by się to podobało, bla, 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 bla. Tak nie, po prostu nie. I do tego też właśnie jest główny problem tej gry, że tak jak Karnaś powiedział, zaczynamy od cięcia drzewa. OJ. To po prostu... Cała ta otoczka, że ojciec i syn jest totalnie z dupy, za przeproszeniem, bo to jest po prostu nie ojciec i syn, to jest postać i przydupas. Bo szczerze powiedziawszy, interakcja ojca z synem nie powinna wyglądać na zasadzie takiej, że ty traktujesz syna jako coś, co ci się pałęta koło nogi i w ogóle w jakikolwiek sposób akceptujesz jego egzystencję na tej zasadzie, że no spłodziłem cię, więc w sumie ciebie odpowiedzialny. Ale pamiętasz naszego psa, którego pochwaliliśmy 5 lat temu? Dokładnie. On był, kurde, dla mnie ważniejszy niż ty. I takie jest odczucie tej całej relacji. Tak. Mniej więcej do praktycznie samego końca gry, gdzie jest wielki zwrot akcji i się okazuje, że aha,
Okej, okay, dobrze. Wiesz, to jeszcze więc w tym kierunku idą. I że tak konkretnie, żeby ktoś nie pomyślał, że hejtujemy jakoś. Ja podam konkretny przykład. Jak to nie pomyślał? Ja hejtuję. Z tej relacji. Pamiętasz konsolę, tę scenę, kiedy ten młodziak się zdenerwował i wziął kozik i zaczął trupa jakiegoś potwora tłuc tym kozikiem? Pamiętasz, tak, przestań kopać pana, bo się zmęczysz. I to Kratos tam złapał go za rękę, coś tam. To było takie żałosne, po prostu myślę, Boże. Nie, to była lekcja wychowywania według twórców gry. To było tak słabe, że stwierdziłem, nie. To znaczy nie, to ogólnie rzecz biorąc, co mówią... żeby już nie przeciągać, bo żeśmy zrobili diagnozę, już żeśmy gadali o tej grze. Zapraszamy do niej. God of War jest grą minimalnie powyżej przeciętną z tego względu, że jest to ekskluzyw, jest to God of War i jest graficznie ładna. Dobrze zrobiony. Technicznie. Ale jeżeli chodzi o rozgrywkę, jeżeli chodzi o zagadki, jeżeli chodzi o całe tempo gry, to jest po prostu widać, że robione przez ludzi, którzy nie mieli żadnej absolutnie wizji. Na przykład pierwsza część miała początek, środek i koniec. Druga część miała początek, środek, koniec. Trzecia część miała coś, co można było nazwać początkiem, ale to było wyrwane z kontekstu. Potem mieliśmy całą masę bez sensu. Potem mieliśmy coś, co było zakończeniem, ale było środkiem gry. Po czym się okazywało, że znowu mamy jakieś, kurwa mać za przeproszeniem, dziwne akcje do zrobienia i zakończenie z gatunku, no nie wiemy jak to zrobić, więc w sumie to i tak dalej. Ale otwarta furtka. I teraz mamy czwartą część, która absolutnie nic nie mówi o tym, co się działo z Kratosem, jak zwał, kurwa tak zwał. Właśnie to jest absurd fabularny, ta gra dla mnie jest całkowicie. Aż do samego końca gry, gdzie na jakimś głupim Murialu dowiadujemy się legendy, która teoretycznie przepowiedziała jego przybycie x lat temu i tak dalej. Potem mamy głupi zwrot akcji, że nasz synek to jest, spoiler, Loki. I najlepsze jest to, że ostatnia lokacja w tej grze jest najmniej dopracowaną lokacją ze wszystkich w tej grze. Praktycznie rzecz biorąc, opening, całe to jezioro, które jest takim głównym hubem tej gry, to jest wszystko, co jest dobrze w tej grze zrobione. Wszystko inne jest na kopyto. Wchodzimy do jednej lokacji, to samo, tylko inny kolor tekstur. Wchodzimy do innej lokacji, to samo, tylko inny kolor tekstur. Bonusowe lokacje, to samo, tylko inny kolor tekstur i jakaś mgła, albo jakiś inny badziew. Lokacja główna, startowa, jezioro, i jeszcze na upartego etap numer 2, czyli miasto elfów, realm elfów, jak zwał, tak zwał. Super. Wszystko inne na jedno kurde kopyto. Po prostu to nie jest gra, to jest koncept gry, który w pewnym momencie się skończył i trzeba było zapchać zawartością na siłę. Ale ludzie się podniecają, bo jest Kratos, bo jest God of War. Właśnie gdyby to nie był, to tak naprawdę gdyby to nie był God of War, bo to tak naprawdę mógł być jakikolwiek inny tytuł, a tak, bo to przeszło tego, bez echa. Mówiłeś, że tobie się mitologia nordycka specjalnie nie podoba. Ja na przykład opisuję mitologię nordycką. Dla mnie, dla osoby, która zna mitologię nordycką bardzo dobrze i naprawdę ją bardzo lubi, ba kurde, Thor, który ma niewiele wspólnego z mitologią nordycką poza kilkoma detalami, jest jedną z moich ulubionych postaci w Marvel, jeżeli chodzi o filmy, no to tutaj tego, nie wiem, nordyckiego klimatu nie ma. To jest tak, niektórzy właśnie mówią, że zamerykanizowane coś jest. To jest właśnie idealne określenie na to, co się dzieje w God of War. To jest zamerykanizowany folklor nordycki. Poza kilkoma drobnymi elementami, to jest na zasadzie, że ktoś gdzieś coś tam zobaczył i a, to tak powinno wyglądać. I tyle. Rozgrywka jest nudna, zagadki są nudne, system walki jest żenujący, bo kamera jest tak blisko, że nie ma po prostu możliwości, aby walczyć w tym sensownie. Do tego system walki ogólnie jest wykastrowany, bo to jest bardziej takie pseudo-action RPG niż God of War, czyli taki typowy slasher. I nawet jak dostajemy te cholerne ostrza Olimpu, czy jak się to zwało, to dalej walka jest nudna. Jest na zasadzie klik, 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 klik. Więc przykro mi niezmiernie, ale God of War się. Dziękuję, żegnam. No, dla mnie jest to gra dobra, ale na pewno nie jest tak dobra jak trójeczka. Prawnie zrobiona. Trzeci mi się bardziej podobał. A z innych gier, bo też... Jest na tym samym poziomie jeszcze? Tak samo beznadziejna. Mi się na przykład bardziej podobał Spider-Man. No. Wiem, że tobie się nie podobał, ale mi się Spider-Man... Powiem tak, w Spider-Mana grałem tuż po God of War i lepiej mi się w niego grało. Może dlatego uważam go za lepszą grę. To nie jest tak, że mi się Spider-Man nie podobał. Mhm. Ja po prostu grałem w tą grę już wcześniej. Aha, no właśnie, ja grałem po God of War i stwierdziłem, okej, ta gra jest po prostu lepsza od God of War. Wiem, że
czasem to piszę o tym w internecie i ludzie się na mnie rzucają, że God of War jest taki świetny i w ogóle. A ja mówię, nie, no mi się lepiej grało w Spider-Mana, no i co mi zrobicie, no. Nie będziemy subować twoich filmików. No. Mimo tego biegania, to już się zgodzę, że w Spider-Manie bieganie po tych ścianach jest po prostu męczące. Mechanika jest dziwna. To też głupio wygląda, powiem ci. Tak, no i to też nie, bo to nie jest Spider-Man. No. To jest specjalnie. Jest tak źle, biegniesz po tym budynku w górę. Specjalnie już jest końcówka budynku i możesz, jest mechanika, że możesz się odbić i jeszcze szybciej biegniesz i potem biegniesz znaczy, i biegniesz on, i biegniesz. On biega szybciej po ścianach niż po ziemi. To wygląda bardzo dziwnie. Tak. A właśnie jeszcze jedno. I przez to, że ta mechanika jest taka, jaka jest, to po prostu trochę klimat psuje mi, no bo Spider-Man powinien się za przeproszeniem rozkraczyć na tej szybie i sobie, wiesz, łubu-dubu, tak jak to pająk chodzi. No nie, no po prostu chodzić jak pająk, no przynajmniej chociaż odrobinę mechanika powinna nas zmusić do tego, żeby to jakoś atrakcyjnie wyglądało, a to tutaj tak, jesteś zmuszony, żeby biegać. Spider-Mana, to ja mam taki problem, że wszyscy tę grę chwalą, wszyscy się podniecają tą grą. Znaczy, mi się też podoba. Ale właśnie o to chodzi, że nikt nie zauważa tego, że to studio przez tyle lat, co mieli czasu na zrobienie tej gry, nie zrobili absolutnie nic, co wcześniej nie było zrobione. Bo na przykład ja jestem w stanie zrozumieć, że poprzednie gry miały ograniczenia technologiczne i tak dalej, ale naprawdę, jeżeli gry sprzed dwóch generacji pewne rzeczy już miały dopracowane i oni zrobili swój własny silnik i tak dalej i mieli ileś tam gier, naprawdę ileś gier, bo pierwszy Spider-Man, drugi Spider-Man, adaptacje filmowe, te wszystkie Web of Shadow, które były bardzo fajne wbrew pozorom. Były. Dimensions ja akurat i tak to dalej. Grałem. Tam była cała masa pomysłów. Owszem, one nie były do końca dopracowane, ale to wynikało z tego, że tamte zespoły miały rok. Maksymalnie rok miały na to, żeby zrobić grę. A tutaj co chwilę coś sprawdzam, to 2-3 lata robili tą grę. No dobra, silnik. Ile można robić silnik, biorąc pod uwagę, że już w zasadzie, że biorąc silniki są gotowe tak na dzisiejszą modę, tak? Ile można, kurde, kopiować to, co było i wydać grę, która praktycznie rzecz biorąc jest niczym lepszym niż to, co już było, zrobione przez słabsze studia w cudzysłowie, bo zombiak, więc to na pewno były słabsze studia, nie? I sorry, misje poboczne są nudne, zadania poboczne są nudne, miasto jest okej, jest poprawne, ale tak jak mówię, to jest zasługa silnika. To, że to wygląda jak wygląda, to jest w 90% zasługa silnika, nie tych ludzi, którzy tę grę zrobili. A rozgrywka, niestety przykro mi niezmiernie, ale naprawdę, po tylu częściach tych różnych gier, po takim czasie, jaki oni mieli, to ta rozgrywka jest tak błaha, tak prosta, że się w pale nie mieści. A jeszcze fakt, że kupując grę w dniu premiery, to co ty, Michał, właśnie miałeś taką, wiesz, zasadę, że o, fajnie, dostać pełną grę, nie? To nie dostajesz pełnej gry. Bo musisz kupić te DLC, gdzie są dodatkowe kostiumy, dodatkowe misje, dodatkowe coś tam i tak dalej. Okej, fajnie, jestem w stanie zrozumieć, że no dobra. No ale powiedz mi, czy te misje dzieją się jakby po skończeniu misji? Możesz je robić pobocznie. Możesz je w trakcie robienia story robić, albo po skończeniu story. Tylko, że misje się dzielą na trzy gatunki. A, skradanka, czyli wchodzisz do jakiejś tam lokacji i klepiesz gości a la Batman z ukrycia, dopóki pierwsza fala się nie skończy, bo kiedy pierwszą falę sklepiesz na cichaczu, to nie szkodzi. Druga fala już ci widzi. Tak, tak. Właśnie to jest problem tej gry. Więc ups. Druga akcja, że masz powstrzymywanie rabunków. Zawsze te same animacje, tylko czasami pod innym kątem, ale te same animacje, że Spider-Man siedzi na samochodzie, tu robi, tak, tam i zrobi. I zawsze i na maskę samochodu. Tak. Żeby chociaż dwie były albo trzy animacje, prawda? Było. A zawsze jest taka sama i to jest właśnie to się zapiera się ten i niszczy maskę przednią samochodu, tak. I koniec. A poza tym to miasto jest kurwa martwe. Tam nie ma ludzi, tam nie ma zwierząt, tam nie ma nic. Tam są dzieci, moby chodzące i wiewiórki. Nie ma kotów, nie ma psów, nie ma nic. Wiewiórki są, tak. Są wiewiórki. Znaczy nie, ja powiem tak, bo mimo wad Spider-Man, mimo że wszystko mi się podoba. To Mogra wraca do nagrywania w ostrej, mocnej formie. Oj tak. Nic nie stracił nie, swojego charakteru. Ja powiem tak, że mi się grało... Ja się leję dlatego, równo. Dlatego, że God of War tak mnie zmęczył. I to jest dobry pomysł na tytuł. To jednak Spider-Man jakoś... Ja się leję równo. Jakoś z tych gier mi się Back w miarę mi się Avengers. Podobało. Grało mi się całkiem przyjemnie, chociaż tak jak Kozłowka powiedział, że to się dobrze gra, spore. Ale jeżeli grasz w tryb story i tylko story,
Tak. Powiem tak, ci, że ja bym to chętnie zagrał, gdybym miał konsolę, ale chyba nie kupiłbym specjalnie konsoli dla tej gry. Znaczy wiesz, no jest jeszcze jeden taki problem, to już konsolka przed chwilką powiedział o tym DLC. Tam jest taki motyw, że się różny, zbiera się dużo różnych znajdziek i tak dalej. Tam jest, ja podam przykład bezpośredni. Zbierasz, szukasz po mieście tam takich... lokacji tych, do zdjęć. Nie, chodzi mi o te z tą kobietą kotem, ona tam zaznacza, gdzie ma te znajdźki kobiety kot, no nie? No i potem się dzięki temu się odnajduje jej kryjówkę. I co w tej kryjówce jest? W tej kryjówce nie ma nic, bo kup sobie DLC. Nie, jest kostium. Przepraszam, kostium, który ona dla ciebie zostawia. Jakie łaskawość, prawda? Ale ja myślałem, że chociaż będzie jakiś przerywnik, że ona się pojawi. Albo, nie, ona jest DLC. A tu nie jest, właśnie, musisz mieć... DLC. Masz jako nagrodę, masz właśnie ten kostium i tyle. No. Ale generalnie... Tak, w nagrodę możesz kupić DLC. Tak. Generalnie grało mi się w to dobrze, bo tak jak mówię, God of War, który mnie trochę znudził, w tą grę przynajmniej sobie, mówię, pobiegałem po mieście, pobiegałem, to jest słowo klucz, tak jak już ujęliśmy to. To nie jest zła gra, tak. Tylko problem polega na tym, że mogłaby być lepsza. Nie, to nie chodzi, że mogła być lepsza, bo każda gra mogła być lepsza. Problem polega na tym, że to jest tak zwane bare minimum, czyli... Tak, idziesz do knajpy i zamawiasz żarcie i masz tam, nie wiem, danie dnia, tak? Czyli coś, co jest, nie oszukujmy się, wszystko, co się dało wpieprzyć do kotła, za przeproszeniem, i zjesz to, napchasz się, ale no, bez szaleństwa, tak? Ale jak zapłacisz ekstra, to dostaniesz wykwintne danie, które jest dokładnie tym samym, ale z tymi wszystkimi dodatkami sprawi, że się już najesz do pełna i będziesz zadowolony, bo nie będzie to wyglądało jak po prostu wyżyk na talerzu, tylko jak takie normalne danie. To jest generalnie... No, ale słuchajcie, a fabuła głównego wątku nie jest fajna, bo narzekacie na to miasto, na misje poboczne, a główna fabuła nie jest fajna, nie jest ciekawa, nie jest zadowalająca. To jest fan film. Nie, to jest fan film. To nie jest źle przecież, ale to jest źle? Nie. Czy ty mówisz źle, czy mówisz fan film w negatywnym tego słowa znaczeniu, czyli coś robionego jest bardzo, przez amatorów jest bardzo przewidywalne. Wszystko zrealizowane. Przede wszystkim, wiesz, jest bardzo przewidywalne. Dokładnie to, co powiedziałeś mniej więcej. Bo od razu tak, wiadomo... Jeżeli nie znasz postaci Spidermana, nie znasz postaci, które są związane ze Spidermanem, to może się zaskoczyć. Ale jeżeli oglądałeś cokolwiek w życiu, czytałeś cokolwiek w życiu i wiesz, na jakiej zasadzie działają fanfiki, to nic ci nie zaskoczy i to jest takie, wiesz, moim zdaniem to powinno wyglądać tak. I to fajnie wygląda z takiego punktu widzenia, że to by się nadawało do uniwersum filmowego, jeżeli chodzi o wygląd postaci, o narrację i tak dalej. Ale... Problem polega na tym, że ta fabuła jest z gatunku, jakby fan napisał coś po swojemu, ale to nie był dobry scenarzysta, tylko to był taki fan typowy, że naoglądał się ileś tam, jakichś tam, nie wiem, tutoriali załóżmy, tak? Jak robić scenariusze. I to nie jest nic wyjątkowego, to jest, jakbyś miał taki odcinek kreskówki z tych lat 90. z większym budżetem i wyciągniętym. Znaczy, bo tam jest parę rzeczy takich, które fajnie, znaczy sam koncept jest fajny, czyli tej cioci May, która tam pomaga w tym przytułku i tak dalej, i tak dalej. I w tym momencie człowiek myśli, oho, może coś z tego będzie fajnego. Nie, nic ale po chwili się okazuje, że to jednak tak popada w taki straszliwy banał. Na przykład potem się okazuje, że tam jest z tym związany pewien taki osobnik, który się okazuje Możemy spoilerować spokojnie. Czarnym charakterem i tak dalej. I to bardzo tak, no takie po prostu, no... proste w założeniu jest. No. Powiem tak, żadnego zaskoczenia generalnie tam człowiek nie uświadczy. No. Nie no, zaskoczeniem jest tylko i wyłącznie to, że ten kostium, który my mamy, to doktor Oktor zrobił, zanim stał się doktorem Oktor. A to tak, to jest ciekawe. I też takie, to jest śmieszne, że genialny naukowiec, który po prostu jest genialny w tym uniwersum całym i w komiksach, stworzył kostium dla Spidermana, nie wiedząc, że Peter Parker jest Spidermanem, bo tego drobnego detalu się nie domyślił, tylko założył, że Peter Parker pomaga Spider-Manowi. I to jest tak, okej. Okay. Znaczy, no możemy się, no czepiamy się owszem, ale generalnie... Ale no, kurde, stary, można no, nie oszukujmy się, no. Przy no tych jest, wszystkich to zachwytach, tak, to jest, dziesiątkach jest, tak na jest. Dziesiątkach, mega hitach i tak dalej, co to ludzie nie mówili o tej grze, to jest, kurde, tak jak Michał powiedział, no 7 na 10, nie, co to ja powiedziałem, że ty już się pobiłem. Ale long story short... No... O grach z 2018 ja mówiłem, że to były takie właśnie dobrze zrobione średniaki 7 na 10, no, dokładnie. To jest kurde, dosłownie 7 na 10, ale to jest 7 na 10 takie naciągane moc. Bo gdyby to nie był Spider-Man i nie był to ekskluzyw na PlayStation 4, albo nawet gdyby to był Spider-Man, ale nie byłby ekskluzywem, to nie wiem, czy miałby tyle zachwytu nad sobą. Bo mam wrażenie, że po prostu od pewnego czasu
co nie wyjdzie na PlayStation 4, to od razu zostaje jedno, dwa oczka wyżej, bo jest tylko na PlayStation. No trochę tak to działa, ale powiem też tak, w momencie, kiedy Spider-Man ten wyszedł, to jest też jeszcze jedna taka kwestia. Ludzie chcą sobie pograć w coś dużego i tak dalej, to wydają te 250 zł i sobie powiedzą tak, kupiłem, może nie wszystko jest super, ale się nagrałem, nachapałem się. Tak, zrobiłem platynę, bo była prosta. No, to też jest to, co ludzie biorą pod uwagę, więc no okej, okay, no, wyszło na to PlayStation 4 tylko. Nie wiem, szkoda, moim no. zdaniem to jest bardziej kwestia tego, że to jest tak zwane uzasadnienie własnej decyzji, czyli wybrałem PlayStation 4, kupiłem Spidermana i to była dobra decyzja, więc to jest dobra gra i nikt mi nie może powiedzieć, że popełniłem błąd wybierając tą platformę i tą grą, ponieważ ja podejmuję tylko dobre decyzje, więc ta gra jest 10 na 10. Hmm. Ale nie, ja mówię, jak się ma PlayStation 4, to jednak można w to zagrać. Nie ma tak. Znaczy powiem tak, teraz jest w promocji. No tak, no chyba ta promocja się cena. Utrzyma, więc podejrzewam za 3 miesiące w porywach do pół roku, jak całość będzie, i gra, i DLC, i te wszystkie inne pierdoły, co przy okazji jeszcze może dodadzą, bo się odszczekują, że jeszcze dodatkowe kostiumy będą wrzucone, to za te 100 parę złotych bez problemu można kupić i się nacieszyć. Ale kupując grę w dniu premiery za 200 parę złotych i płacąc 100 parę złotych, czy tam ileś, już nie pamiętam ile było z tym całym season passem na dzień dobry, ale 300 coś z tego. Tak, 319. No to przykro mi niezmiernie, ale są za duże pieniądze za rozgrywkę, która jest, no, okej. Okay. No dobra, ale jeszcze tylko krótko, Michał, ty Assassin od Odyseja, prawda? Tobie się najbardziej chyba podobało? Tak, ale wiesz co, z Odyseją bym chciał poczekać do następnego nagrania, jak będzie jeszcze drugi jeden głos. Dokładnie tak. Osoby, która też skończyła. Bo ty się Karnasz nie liczysz. Nie, ale po prostu Karnasz jeszcze nie skończył. Nie, do jak tego skończy, może ja już skończę. To wtedy wiesz, też będzie inaczej. Dobrze, bo ja chętnie pogadam o samej grze. Może się zrobić tak, że zanim będzie kolejne nagranie, to ja zdążę zagrać tego Assassina, skończyć go, właśnie z tego nie skończy. Nie, ja się całkowicie nie zgadzam, bo o tej grze można ciekawą dyskusję na różne tematy, to nie tylko. Nie no tylko. I ciekawie będzie, jak będzie nas trójka, albo ewentualnie czwórka, jak faktycznie konsolajtę da radę zagrać i skończyć do następnego nagrania. Teraz powinien być takiego z ding. Ale wiecie, to jest taki, na koniec tylko jeszcze powiem, tak narzekaliśmy na ostatnie dwie gry, czyli na God of War'a i tak dalej, ale tak... Wy narzekaliście. No tak, no ja i kolega. Michał był postronnym słuchaczem. Tak, ale tak czy siak obydwa tytuły... Przypadkowym przechodniem. Mimo wszystko w moim takiej topce gier minionego roku się znajdują, bo cieszę się, że w nie zagrałem po prostu w ubiegłym roku. No. Bo nic dobrego innego nie pamiętam. Mimo swoich wad, mimo i tak dalej, chociaż i tak jak mówię, najlepszą grą tego roku... ubiegłego roku jest Red Dead Redemption 2. Czyli, już kurwa skończmy z tym Red Dead Redemption, bo się pożegam. Nie, bo to jest najlepsza gra, tam możesz sobie konia nawet głaskać i w ogóle. Karnasz, ja bardzo chętnie w nią zagram, jak tylko wyjdzie na PC. Dobra, i tym optymistycznym akcentem będziemy zawijać już do portu. Jak to? Jeszcze fajnie, nam że parę gier zostało. No zostało masę gier, ale ja już nie mam czasu, to albo zostawiam was tutaj i będziecie we dwóch narzekać. Możemy dokończyć na następnym, to przecież nie ma żadnego problemu. Dokładnie, albo możemy przełożyć na następne nagranie, bo ja bym to chętnie posłuchał. Jeszcze się pogada o innych grach, więc... W ogóle wyszło już no, dwie godziny, więc to jest długo. No, więc i tak jest nieźle moim zdaniem. No. Jeszcze sobie pogadamy, zaprosimy do następnego odcinka. Gdzieś się pojawi jeszcze w tym roku. Może. No, ja myślę, że na pewno. Będziemy mieć motywację, żeby nagrać kolejny odcinek. Jeszcze w międzyczasie. Masz 12 miesięcy na zmontowanie. No już mniej. No widzisz. Nie no, jeszcze się trochę nie skończył. No tak. Dobra, to fajnie, bardzo się cieszę, że udało nam się w końcu spotkać i nagrać, bo to już się tak ciągnęło tak, jakoś, tak. Nie mogliśmy znaleźć tego wspólnego terminu, tak, podsumowanie. Ale się udało, takie. No to dzięki za ten czas, dzięki za rozmowę, świetnie się rozmawiało i do następnego razu. Do następnego, będzie dużo o Assassinie. Tak, cześć. Cześć. Adios.